Dzień dobry Państwu. Frekwencja jest być może nie imponująca, ale tak sobie myślę, że nie zawsze ilość przechodzi w jakość, a spotkały się te osoby, które są naprawdę zainteresowane tymi tematami, co jest w mojej ocenie też wartością samą w sobie. Ten kształt konferencji, który przyjęliśmy, myślę, że będziemy się go trzymać, będziemy go przestrzegać. Myślę, że ten program, który jest w agendzie, jest Państwu zdany. Rejestracja uczestników się zakończyła. Myślę, że być może ktoś jeszcze dojdzie. Poprosiłem o tą część merytoryczną wybitnych naukowców, którzy będą dzielili się z nami swoją wiedzą de lege lata i de lege ferenda o tym, co było, jest i co będzie i co powinno być. Myślę, że to jest bardzo cenne i bardzo fajne. Tematyka jest dopasowana do tego, co jest przedmiotem naszych zainteresowań. Myślę, że z wielką radością chciałbym przedstawić Państwu i przywitać prelegentów dzisiejszych. Panią doktor Magdalenę Błaszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, która będzie mówiła o penalizacji zniesławienia prawnych, unormowaniach i postulatach na przyszłość. Oraz witam serdecznie panią mecenas, panią doktor habilitowaną Monikę Zbrojewską, sekretarza Ośrodka Badawczego Adwokatury, a także pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego. Obok mnie po prawej stronie zasiada wieloletni dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie, aktualnie szef zespołu doradców prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, pan mecenas Ziemisław Gintoft, który razem ze mną będzie prowadził dyskusję i tą konferencję. Proszę Państwa, skąd się zrodził pomysł tej konferencji? Parę zdań na początku. Myślę, że ten pogląd będę, może mój własny, ale nie tylko, będę powtarzał jeszcze wielokrotnie. Ja sobie pomyślałem tak, że tak naprawdę to dziennikarzy i adwokatów bardzo wiele łączy. Dwa całkiem odmienne zawody, całkiem różne, ale tak naprawdę prawdziwego adwokata i prawdziwego dziennikarza powinno łączyć niepokorność, odwaga, szczerzenie tego, czego dowiemy się w naszym przypadku od klienta, w Państwa przypadku od tak zwanego źródła informacji, prawda, czyli szacunek dla tej osoby, która nam powierza pewną wiedzę i z drugiej strony to, co nam daje komfort wykonywania zawodu. Adwokaci dysponują tak zwanym immunitetem materialnym, który zapewnia nam pełną swobodę na sali rozpraw, czyli w ramach czynności, które wykonujemy zawodowo, nie podlegamy karze za zniesławienie i zniewagę. Prawda? Na sali sądu i możemy, oczywiście adwokat nie może tego nadużywać, ale nie podlega penalizacji karnej. Podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale żaden sąd powszechny nie może adwokata za to skazać, bo to jest immunitet materialny. Z drugiej strony państwo jako dziennikarze też czasami musicie mówić odważnie, szczerze i czasami tak naprawdę dziennikarz, który chce dojść z prawdy, też balansuje na pograniczu pewnych norm, prawda? I w polskim systemie prawnym, jednym z nielicznych chyba w Europie, a być może i na świecie, zachowała się karalność zniesławienia. Dziennikarzy stawia się przed sądem karnym, karze się ich za rzeczy, za które nie karze się nigdzie w Europie. I pytanie, czy tak być powinno. Pani doktor ten temat rozwinie. Pani doktor już zdradziła mi tajemnicę, że będzie zjazd katedr prawa karnego wkrótce na uniwersytecie i będą wszyscy o tym mówić. Dlaczego ta karalność dziennikarzy ciągle jest podtrzymywana? Może prawda jest taka, że politycy trochę boją się dziennikarzy i chcą ten kaganiec państwu nakładać, prawda, cały czas. Ale z tym być może trzeba skończyć i być może taki wspólny sojusz adwokatów i dziennikarzy będzie nas jako prawników, i tu jeszcze świat nauki pięknie reprezentowany, będziemy wspólnie mogli naciskać na to, aby to zmienić. Czy to się uda? Nie wiem, warto próbować, ale myślę, że taka konferencja jak nasza, przy być może tym nie największym zainteresowaniu na razie, ale od czegoś trzeba zawsze zacząć, spowoduje, że ten temat będzie żył swoim życiem. Proszę Państwa, tyle tytułem przywitania. Oddaję głos pani doktor Magdalenie Błaszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego i pani doktor zaprezentuje nam wykład na temat penalizacji zniesławienia, czyli co jest dzisiaj i co może być w przyszłości. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, cóż, jeżeli chodzi o jakby tę taką myśl przewodnią
mojego referatu, to trzeba powiedzieć, że przed momentem wybrzmiała. Ponieważ rzeczywiście ja, rozglądając się w tym, co było, w tym, co jest, w planach na przyszłość odnośnie odpowiedzialności, być albo nie być odpowiedzialności karnej za zniesławienie, czy inaczej mówiąc pomówienie, bo to różnie bywa określane, skłaniam się właśnie ku tej tezie, że to jest narzędzie w rękach władzy, które zabezpiecza i w pewnych przypadkach chroni pewne status quo, zabezpiecza byt. Swego czasu Napoleon powiedział, że gdyby dał pełną władzę w ręce dziennikarzy, to nie utrzymałby się dłużej niż 3 miesiące u władzy, gdyby dał pełną swobodę, prawda, wypowiedzi. No i tej swobody trzeba powiedzieć w kodeksie karnym z 1810, ten kod penal, który jakoś tam napiętnował całe prawo karne europejskie, bo Napoleon wędrował, a wraz z nim jego prawo i zostawało w państwach podbijanych. Tam było restrykcyjnie i rzeczywiście relatywnie długo było restrykcyjnie. Początki, rzecz jasna, sięgają dużo wcześniejszego czasu niż XX wiek, XIX, czas napoleoński. Mówi się, że już starożytni dostrzegali, prawda, potrzebę ochrony przed nadużyciami w sferze swobody wypowiedzi. Jeżeli chodzi o polskie realia, to może troszkę wyprzedzę ten moment, kiedy chcę mówić o historii, ale ja będę mówiła o historii współczesnej, o historii dwudziestowiecznej, a myślę, że warto mieć świadomość, że w polskim prawie już wiek XIII, XIV to był czas, kiedy rzeczywiście panujący dostrzegali potrzebę penalizacji, odpowiedzialności za pomówienia. Konsekwencje były bardzo drastyczne. W statucie wiślickim Kazimierza Wielkiego karą przewidzianą za nieprawdziwe oczywiście pomówienia było odszczekanie jako pies. I to rzeczywiście malowniczo wyglądało, bo trzeba było pod ławę się udać i na czworakach odszczekać to, co się powiedziało, dodając, że com rzekł, łgałem jako pies. Trzeba powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy no, wydaje się to rzeczywiście karą bardzo dolegliwą, bo karą ogromnie poniżającą. Dzisiaj już takimi karami oczywiście nie dysponujemy. Niemniej te kary, którymi dysponujemy obecnie, też są przedmiotem dyskusji. Czy aby one na pewno powinny być takie, jakie są? W ogóle, czy powinny być? To jest też temat dyskusyjny i ja pozwolę sobie do tego nawiązać w końcowej części swojej wypowiedzi. Najpierw pokrótce zechcę przedstawić specyfikę przestępstwa zniesławienia. Bardzo pokrótce, proszę Państwa, ponieważ to jest przestępstwo z gatunku tych, jakby których definicja generuje całe mnóstwo wątpliwości, całe mnóstwo problemów i tutaj właściwie każdy element tej definicji, tak zwane znamie, każde znamie nastręcza pewnych wątpliwości. Jeżeli chodzi o przestępstwo zniesławienia, ono przewidziane jest w przepisach artykułu 212. W paragrafie pierwszym mamy tak zwany typ podstawowy. W paragrafie drugim typ kwalifikowany, czyli pomówienie za pomocą środków masowego komunikowania. Jeżeli chodzi o realia zawodu dziennikarza, no to z natury rzeczy, jeżeli zdarzają się zarzuty, to najczęściej z 212, paragraf 2.
Ale ponieważ typ kwalifikowany to 212, paragraf 2 to jest pewna nadbudowa nad jedynką, czyli jakby w obrębie definicji powtarzają się wszystkie treści, które budują typ podstawowy. I dodatkowo to znamie, prawda, sposobu, że to za pomocą środków masowego komunikowania, więc siłą rzeczy muszę zacząć od krótkiego przybliżenia typu podstawowego, bo żeby pojawił się zarzut 212 paragraf 2, to de facto musi zachowanie czyn wyczerpać znamiona typu podstawowego plus jeszcze te środki masowego komunikowania muszą zostać użyte dla de facto wzmocnienia siły przekazu. Jeżeli chodzi o pomówienie, może ono dotyczyć, jak widzicie Państwo na slajdzie, postępowania lub też właściwości. Jeżeli chodzi o postępowania, to z natury rzeczy wiadomo, że postępowania to są nasze zachowania, to w jaki sposób realizujemy na przykład swoje zadania w przestrzeni publicznej, jeżeli zajmujemy się taką właśnie działalnością. Jeżeli pomówienie dotyczy osoby prywatnej, to najczęściej chodzi o postępowania w takich relacjach międzyludzkich, bardzo często sąsiedzkich. Od razu dodam, że ten typ podstawowy jest dedykowany wszystkim. Wszyscy mogą ponieść odpowiedzialność. Jest to przestępstwo tak zwane ogólnosprawcze, czyli wystarczy, że pomówienia dopuści się osoba zdolna ponieść odpowiedzialność karną. Co do zasady 17 lat w chwili czynu trzeba mieć ukończone. Tutaj młodsza osoba odpowiedzialności karnej nie poniesie. Natomiast jeżeli zostanie uznana aktywność na tym polu przez sąd rodzinny za przejaw demoralizacji, to może ponieść konsekwencje przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, co raczej nie ma miejsca. Jeżeli chodzi o taki próg odpowiedzialności, to tutaj nie bez znaczenia jest też kwestia zawinienia. Więc wiadomo, że zdarzają się przypadki chorobowe, które wiążą się z taką projekcją rozmaitych, powszechnie przyjmowanych za obelżywe treści. Jeżeli to jest oczywiście zachowanie, nad którym taka osoba nie panuje, to nie ma mowy, żeby jej postawić za to zarzut. Czyli mam summa summarum podstawę odpowiedzialności dorosłego człowieka, który może taką odpowiedzialność za swoje zachowanie ponieść. Jeżeli chodzi o osoby, które, brzydko mówiąc, w literaturze fachowej podmioty określane jako przedmiot wykonawczy tego przestępstwa, to są wszyscy adresaci. Tak fachowo, jak dyskutujemy właśnie o jakby tej definicji i rozbieramy ją na czynniki pierwsze, to ten pomówiony, bądź osoba fizyczna, bądź grupa osób, na przykład zajmująca się de facto bądź de jure jakąś działalnością, instytucja, tu rozmaite podmioty, na przykład jakieś kluby dyskusyjne, kluby sportowe, osoby prawne, to powszechnie znany krąg, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, więc widać wyraźnie, że tutaj jakby w spektrum zasięgu tej typizacji jest całe grono potencjalnych podmiotów, prawda, które mogą zostać pomówione. Ten przedmiot wykonawczy jest zakreślony równie szeroko w konsekwencji. Trzeba dodać, że są też oczywiście podmioty, które są bardziej
intensywnie chronione przed odpowiedzialnością za zniesławienie, o czym będę jeszcze wspominała, więc instytucje państwowe mają tutaj oczywiście podniesiony ten próg ochrony. Przepis jest dedykowany wszystkim. Każdy może ponieść odpowiedzialność za zrealizowanie czynu, pomówienie o postępowanie, właściwości. Właściwości dotyczą tego, jacy jesteśmy, tak? Jakie mamy upodobania, jak się zachowujemy, jaki mamy charakter, temperament, prawda? Jak wyglądamy, to często jest też niestety przedmiotem zainteresowania innych osób. Chodzi przy tym o takie treści, które mogą poniżyć taką osobę w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Mamy pewną wieloodmianowość w zależności od tego, jakie treści są użyte, prawda, przez sprawcę dla pomówienia, no to ustalany jest ten kontekst, prawda? Czy to chodzi o stanowisko, zawód, działalność, którą się dana osoba zajmuje. Przy czym należy wyraźnie podkreślić, że dla odpowiedzialności za ten czyn niepotrzebny jest skutek. Nie potrzebujemy oczywiście wykazać istnienia skutku dla ustalenia dokonania tego czynu. To jest przestępstwo z tak zwanego narażenia dobra prawnego na abstrakcyjne zagrożenie. Więc nie trzeba nawet wykazywać, że było bezpośrednie zagrożenie taką konsekwencją. Może o tym dobru prawnym słów parę, bo oczywiście przedmiotem ochrony, czyli właśnie dobrem prawnym, jest tutaj cześć. Mówi się w literaturze przedmiotu czasem o tak zwanej czci zewnętrznej i czci wewnętrznej. I wydaje się, że podkreślenie, że te przepisy, o których mówię, są dedykowane ochronie czci zewnętrznej, jeszcze bardziej pokazuje, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz, jak jesteśmy odbierani. Oczywiście nie to, jak się czujemy ze sobą wewnątrz, ta cześć zewnętrzna, tak zwana godność, ale jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz. Jeżeli chodzi o to przestępstwo, należy też dodać, że pomówienie musi być intencjonalne. Czyli sprawca musi chcieć, a co najmniej godzić się na to, że przekazując określone treści rzeczywiście może zadziałać wbrew osobie, której one dotyczą. Od razu też dodam, że jeżeli chodzi o odpowiedzialność za ten czyn, co do zasady, może się wiązać ta odpowiedzialność zarówno z przekazywaniem treści prawdziwych, jak i nieprawdziwych. Co do prawdziwych wyjątkowo, co do nieprawdziwych właściwie co do zasady, prawda? Jeżeli przekazujemy na temat podmiotu objętego ochroną na gruncie tych przepisów nieprawdziwe rewelacje, to z natury rzeczy. Zresztą tak jest pomówienie też słownikowo rozumiane, prawda? Że my bezpodstawnie coś zarzucamy, niesłusznie coś komuś przypisujemy, posądzamy, oskarżamy o coś, co nie miało miejsca. Natomiast przepis jest zakreślony szerzej, co może z tego przepisu, który widzicie Państwo na slajdzie i o którym teraz mówię, tak bardzo nie krzyczy,
ale jak się zestawi 212 z artykułem 213, do którego też zechcę nawiązać, a który reguluje tak zwaną kontratypizację, czyli przypadki uchylenia bezprawności, a w konsekwencji przypadki, kiedy nie ma mowy o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej osoby, która zrealizowała znamiona tego typu czynu zabronionego, o którym mowa, no to wówczas, jak zestawi się ze sobą te treści, będzie widać dokładnie, że jeżeli chodzi o treści nieprawdziwe, to właściwie nie mamy szans uniknięcia odpowiedzialności w trybie 213. Ale podkreślam wyraźnie, bo to nie bez znaczenia, zwłaszcza dla odpowiedzialności dziennikarza. Nie zawsze macie bowiem Państwo stuprocentową pewność, że treści, które przekazujecie, są prawdziwe. Możecie mieć jakby takie założenie prawdopodobieństwa graniczącego z pewnością, prawda? W pewnych sytuacjach, nawet jeżeli okaże się, że te treści przekazane były nieprawdziwe, to sprawca i tak pozostanie bezkarny. To nie w trybie 213, o którym za moment, ale w trybie artykułu 29, który traktuje o błędzie co do kontratypu, jest dobrodziejstwem tej ustawy, kodeksu karnego obecnie obowiązującego. Wcześniej nie był znany i jak już dojdę do tego miejsca, w którym zechcę Państwu powiedzieć o błędzie, to nawiążę trochę do historii, żeby pokazać, jak sobie radzono wcześniej z takimi przypadkami, kiedy nie było instytucji tego właśnie błędu co do kontratypu, a de facto zdarzały się przypadki takich błędów co do tej prawdy właśnie, prawda? Czy ja przekazuję prawdę, czy ja przekazuję nieprawdę. Oczywiście, jeżeli chodzi o intencjonalne przekazywanie nieprawdy, no to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tu nie ma szans uniknięcia odpowiedzialności, prawda, przy spełnieniu znamion. Szanse na uniknięcie odpowiedzialności są w przypadku, kiedy przekazujemy prawdę i kiedy przekazujemy nieprawdę, mając pełne podstawy po temu, żeby przyjmować, że to, co przekazujemy, to prawda. I za chwilę szerzej na ten temat. Jeżeli chodzi o pomówienie, istotne też warto dodać, że pomówienie musi nastąpić wobec osoby bądź też osób trzecich. Znaczy, jeżeli ja przekazuję określone treści osobie, której one dotyczą, a to tutaj nie zrealizuje tych znamion. I w konsekwencji ta odpowiedzialność nie będzie miała podstaw. To, co też dyskutowane z takich smaczków dotyczących tej typizacji, to warto dodać, zdarzają się takie przypadki, gdzie treści zniesławiające dotyczą osoby zmarłej. I co wtedy? A wtedy poza sporem nie ma podstaw do odpowiedzialności za zniesławienie, bo ochrona dotyczy osób żywych, gdyż tylko jakby żywe osoby mogą stracić zaufanie potrzebne dla aktywności życiowej określonego rodzaju, którą podejmują. Natomiast otwarta jest kwestia odpowiedzialności w tym przypadku za zniesławienie takie jakby pośrednie, że zła sława dotyka osób żyjących, które z tym zmarłym były związane. No to oczywiście rozstrzygane ad casu, natomiast jakby kwestia bazowa dotycząca zniesławienia zmarłego i tylko jego nie wchodzi to w grę. Co
też istotne moim zdaniem z takich kwestii dyskutowanych w literaturze przedmiotu, a może nie tak bardzo oczywistych, przyjmuje się, tutaj też taka jest linia orzecznicza sądów, że w sytuacji takiej, kiedy te zniesławiające treści, które rozpatrujemy pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy, one nie mają potencjału na przełożenie, na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu czy rodzaju działalności, ale tylko umniejszają zaufanie, prawda, do tej osoby, zaufanie co do jej kompetencji, co do jej walorów, to nie ma mowy o odpowiedzialności karnej za to przestępstwo. Więc na przykład jeżeli jakby w treści przekazu znajdzie się stwierdzenie, że lekarz to rzeczywiście dobry, ale nie taki wirtuoz, jak go przedstawiano, to absolutnie nie ma tutaj cienia podstaw do jakiegokolwiek zarzutu. Jeżeli chodzi o konsekwencje karne, jak Państwo widzicie, grzywna obecnie stawkowa od 10 do 540 stawek, to jest surowo zakreślona grzywna. Każda stawka od 10 do 2000 zł, oczywiście jakby ostateczna kwota ustalana po przemnożeniu. Liczba stawek zależy od ciężaru samego przestępstwa. Wartość stawki od, w skrócie powiem, od kondycji finansowej sprawcy, tak? Od tego jakby jakie są jego możliwości udźwignięcia tej konsekwencji finansowej. Wiadomo, że im lepsza kondycja finansowa, im lepiej sytuowany sprawca, tym wyżej sąd zakreśla stawkę. Na marginesie dodam, że w ogóle mamy kiepsko sytuowanych sprawców w tym kraju, bo sądy bardzo rzadko orzekają wyższe stawki. Standard to stawki takie kilkudziesięciozłotowe. W te rejestry w okolicach tych górnych wartości. Bardzo rzadko sądy wchodzą standardowo w przypadku skazań za przestępstwa gospodarcze. To tam się dzieje. Ale to oczywiście, że tu te najwyższe stawki nie wchodzą raczej w grę, to jakby średnia pociecha. Bo jakby biorąc pod uwagę naturę tej kary, wiadomo, że stawka ustalona relatywnie do kondycji finansowej sprawcy no, potrafi być też bardzo dolegliwa dla tego sprawcy, chociaż nie osiąga rejestrów 2000, powiedzmy, a osiąga rejestr 20 czy 30 czy 40 zł. Dlaczego o tej grzywnie tak mówię szerzej? Dlatego, że to jest typowa kara dla tego przestępstwa. Jeżeli dochodzi do skazań, a tych skazań jest w skali roku, w skali kraju, w okolicach do 200 skazań, to znakomita większość kar orzekanych to są właśnie grzywny. To jest rząd wielkości do 80% tych kar orzekanych. Najrzadziej pozbawienia wolności, oczywiście obecnie nie za to przestępstwo, ale jeszcze do 2010 była kara pozbawienia wolności za zwykłe zniesławienie. Do roku to się zmieniło. No i ku mojemu zdziwieniu jednak sądom zdarzało się sięgać po pozbawienie wolności, w pojedynczych przypadkach nawet po bezwzględne pozbawienie wolności, co biorąc pod uwagę relatywnie łagodne zagrożenie karą, nawet to, które było, to razi. Kara ograniczenia wolności, ona w ogóle jest rzadko orzekana, polega najczęściej na nieodpłatnych pracach na cele publiczne. Przechodząc do, tutaj, do kwalifikowanego typu zniesławienia.
czyn za pomocą środków masowego komunikowania. No, trzeba powiedzieć, że prasa, telewizja, radio, prawda, z natury rzeczy są środki masowego komunikowania, więc pomówienie z użyciem tych mediów zawsze będzie rozpatrywane pod kątem odpowiedzialności z 212 paragraf 2 tej surowszej. Jeżeli chodzi o środki masowego komunikowania, to te, które wskazałam, to są niesporne środki masowego komunikowania. Są też sporne. Na przykład pojawiają się wątpliwości, czy książki uznać za środki masowego komunikowania. Zdania są podzielone. Czy uznać internet za środek masowego komunikowania? I tutaj na pewno po części tak. Bo jeżeli chodzi o prywatną korespondencję, prawda, prywatne, zamknięte fora dyskusyjne, nie ma możliwości uznać za środek masowego komunikowania takiego medium. Natomiast internet rozumiany w tym obszarze stron www, na pewno tak. Otwarte fora dyskusyjne, na pewno tak. Ogólnodostępne blogi, na pewno tak. No i niestety trzeba wyraźnie powiedzieć, że dużo złego dzieje się w internecie w temacie właśnie naruszeń tych zakazów. I od razu dodam, że jeśli jest jakiś taki czynnik jakby z praktyki, który powoduje, że ciągle jeszcze są mocne głosy za tym, żeby te przepisy odpowiedzialności karnej za zniesławienie utrzymywać w kodeksie karnym, to przede wszystkim chodzi o internet. Przede wszystkim chodzi też o, jeżeli chodzi o jakby te media konwencjonalne, o tabloidy. I to są dwa podstawowe czynniki sprawcze, które powodują, że jakby jeszcze mamy o czym dyskutować, wydaje się. I myślę, że jeszcze będzie o czym dyskutować. To, co najbardziej tutaj niepokoi, to kara pozbawienia wolności. Powiem Państwu w dalszej części referatu, jak to się stało, że ciągle jeszcze ta kara pozbawienia wolności tutaj jest, bo los tej kary się ważył. W 2009 roku rzeczywiście była szansa na zasadniczą zmianę przepisów dotyczących zniesławienia. No i trzeba powiedzieć, że gdyby się zmieniło tak, jak planowano, to niewiele dzisiaj pozostałoby do dyskutowania. Ale się jednak nie zmieniło. O kontratypie parę słów. O kontratypie, czyli tym wyłączeniu odpowiedzialności ze względu na brak bezprawności. Kontratyp to jest ta furtka, prawda, do jednak utrzymania pewnej swobody, zwłaszcza dyskursu, furtka do umożliwienia krytyki w pewnym zakresie. Bo przecież trzeba pamiętać, że odpowiedzialność za zniesławienie, każda, nie tylko karna. Przecież pamiętajmy o odpowiedzialności cywilnoprawnej. Tutaj zawsze może wchodzić też w grę, prawda? Cześć należy do dóbr osobistych. W konsekwencji zawsze powództwo, naruszenie dóbr osobistych jest sprawą otwartą. Dodam też, że w przypadku nawet kiedy dojdzie do odpowiedzialności karnej, wcale nie przesądza to, że to ma być jedyna odpowiedzialność. Bardzo często odpowiedzialność karna to jest jedna z odpowiedzialności, które dana osoba ponosi za ten sam czyn, a odpowiedzialność cywilna swoją drogą też ma miejsce. Bo z odpowiedzialnościami tak właśnie jest, niestety dla sprawcy, prawda, że jedna drugiej nie wyklucza. One mają trochę co innego na celu, prawda, trochę inną moc sprawczą. Odpowiedzialność karną tutaj tak bardzo się mocno racjonalizuje, że ona ciągle jeszcze ma sens. Przede wszystkim dlatego, że właśnie jakby wyrok sądu karnego ma tę moc taką oczyszczającą. On daje dobitnie, prawda, opinii publicznej do zrozumienia. I Ksińskiego skrzywdzono, prawda?
albo daną spółkę pomówiono o to, że rzeczywiście dzieje się tam źle, organizacyjnie jest bałagan i jakby przez to jej akcje spadły drastycznie, a jest właściwie kryształowa, albo co najmniej dobrze. Więc właśnie przez wzgląd na tę moc sprawczą wyroku karnego wskazuje się, że orzeczenia w sprawach cywilnych aż takiej siły przebicia, takiej siły rażenia nie mają. I to jest podstawowy argument ustawodawcy za utrzymywaniem ciągle jeszcze tych dwóch rodzajów odpowiedzialności. Muszę Państwu powiedzieć, że też w literaturze przedmiotu ten argument się trzyma mocno, że odpowiedzialność cywilnoprawna niech będzie, ale jednak nie dla wszystkich jest dostępna to raz, no bo przecież zawsze powództwo cywilne wiąże się z opłatami, prawda? W sprawie karnej jest prościej. A dwa, no jakby siła rażenia tej odpowiedzialności jest inna. Wracając do kontratypu. Zarzut uczyniony niepublicznie, jeśli jest prawdziwy, to nie ma mowy o odpowiedzialności. Czyli krytykować niepublicznie postępowania, właściwości możemy absolutnie bezkarnie. I tutaj dowód prawdy jest w zasięgu każdego, który usłyszy zarzuty z 212 paragraf 1. Dlaczego nie paragraf 2? No dlatego oczywiście, że środki masowego komunikowania wykluczają niepubliczność przekazu. Tam siłą rzeczy jest publicznie. Publicznie, czyli potencjalnie treści są dostępne dla bliżej nieoznaczonego kręgu odbiorców. Tak jest testowana publiczność. Przy czym nie musi przekaz mieć miejsca w miejscu publicznym, bo to jest jeszcze takie inne ze znamion często używanych w prawie karnym, miejsce publiczne. Miejsce publiczne, miejsce dostępne dla bliżej nieoznaczonej grupy osób. Czasem po spełnieniu pewnych warunków, tak? Bo powiedzmy do kina bilet trzeba sobie kupić, ale każdy może, jeżeli tak zdecyduje. Natomiast publicznie bądź niepublicznie tutaj nie tak bardzo waży miejsce, a bardziej właśnie waży dostępność przekazu dla potencjalnego odbiorcy. Jeżeli przekaz może odebrać bliżej nieoznaczona grupa odbiorców, on jest ogólnodostępny, to bez względu na to, ilu rzeczywiście odbierze, to będzie uznane za publiczność przekazu, prawda? Spełnienie tego kryterium. Niepublicznie natomiast, no to można powiedzieć tak, żeby skrócić ten wywód, prywatnie, prawda? Czyli w wąskim gronie skonkretyzowanych odbiorców. Wcale to nie musi być układ jeden na jeden czy kilka osób. Może to być na przykład jakieś zamknięte zebranie, prawda, pracownicze. Też będzie niepublicznie. Możemy sobie tam powiedzieć, co o sobie myślimy. I jakby nawet jeżeli okaże się, że komuś bardzo się nie spodobały te treści, które zostały skierowane pod jego adresem w przytomności innych osób, bo przypominam, prawda, jeden na jeden to poza zakresem 212, to dowód prawdy zawsze jest w zasięgu osoby, która usłyszała zarzuty. Podkreślam, że tutaj niestety, ale jakby, to naturalna kolej rzeczy, to osoba oskarżona o popełnienie zniesławienia musi wykazać, że powiedziała prawdę. Czyli mamy taki odwrócony ciężar dowodu, prawda? To oskarżony musi wykazać, że nie powinien odpowiadać karnie, prawda? Rzecz jasna, ciężar dowodu odnośnie samego czynu spoczywa na oskarżycielu. Tutaj co do zasady oskarżyciel prywatny, bo to są przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego i od razu trzeba wspomnieć, żeby później już może do tego nie wracać, że przestępstwa z oskarżenia prywatnego to są takie przestępstwa, gdzie rzeczywiście ustawodawca zdecydował, że to
sam pokrzywdzony ma zdecydować o odpowiedzialności karnej za to, czego się inna osoba dopuściła względem niego. Czyli jakby losy postępowania karnego są w 100% w rękach pokrzywdzonego. Z drobnym wyjątkiem, bo w takich sprawach też losy postępowania może wziąć w swoje ręce prokurator. Wyjątkowo w trybie artykułu 60 KPK, 60 paragraf 1, w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. I duże sprawy o zniesławienie mają ten potencjał, prawda? Zwłaszcza dotyczące osób pełniących funkcję publiczną. Natomiast te sprawy o mniejszym formacie siłą rzeczy najczęściej dotyczą osób fizycznych. Bywa, że w relacjach sąsiedzkich, w małych społecznościach rzeczywiście dochodzi do takich czynów. Bardzo często nie przekłada się to na bieg procesowy. Doszło do popełnienia przestępstwa, prawda, ale nie ma żadnych konsekwencji. Można powiedzieć, że tryb ścigania, właśnie ten prywatno-skargowy, ma taki efekt studzący emocje w tym przypadku. Prawda? To już trochę sobie kalkuluję, bardziej tak pragmatycznie podejdę do sprawy. Trzeba będzie do sądu chodzić, ten akt oskarżenia napisać, wypisać się. Po co? To już się nie kalkuluje. W sprawach większego formatu niestety się kalkuluje, prawda? To wiadomo, że te oskarżenia trafiają. Szacuje się, że to jest kilkaset oskarżeń w skali roku, w skali kraju, prawda? Ponad 360 w 2003 roku, pamiętam. W 2007 z kolei tutaj z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ustaliłam, że przełożyło się to na ponad 160 skazań. Czyli mniej więcej połowa, prawda, tych spraw się kończy wyrokiem skazującym. Tak można szacować. No to jest wcale nie mało. Można też szacować ostrożnie, tutaj takich danych nie mam, że część udaje się spraw rozwiązać w oparciu o 213 na przykład, albo ewentualnie w oparciu o 29, czyli ten błąd, o którym za chwilę wspomnę. To, co ma większą doniosłość, jeżeli chodzi o odpowiedzialność dziennikarzy za zniesławienie, to jest to wyłączenie bezprawności w trybie paragrafu 2. Publicznie podnosimy lub rozgłaszamy prawdziwy zarzut, bo tu w każdym przypadku w trybie 213 chodzi o zarzut prawdziwy. Jeżeli zarzut jest nieprawdziwy, to w trybie tych przepisów nie da się uniknąć odpowiedzialności karnej. Ale tak jak wspomniałam, nie oznacza to, że zawsze musi do tej odpowiedzialności karnej dojść, bo mamy jeszcze jedną furtkę bezpieczeństwa. Publicznie, już nie będę rozszerzała jakby tego kryterium, bo mam wrażenie, że jest oczywiste. Zarzut dotyczy postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną. I tutaj do zmiany w 2010 roku, zmiany będącej wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku, to taki głośny wyrok Trybunału z 12 maja 2008 roku, sprawa o sygnaturze SK43/05. Muszę Państwu powiedzieć, że z uzasadnienia tego wyroku tak naprawdę wyłania się cały obraz problemu ze zniesławieniem w każdym możliwym kontekście, w moim odczuciu. To jest kapitalne uzasadnienie dające narzędzia, moim zdaniem, użyteczne w procesie obrony, każdym absolutnie, w sprawie o zniesławienie. Zresztą skład zacny, bo w składzie i profesor Łętowska, i profesor Stępień, i profesor Wyżykowski. I tutaj zawsze rzeczywiście skład sądu waży. To nie jest tajemnicą, prawda? To tutaj jest rewelacyjne rzeczywiście orzeczenie.
nie z rozpędu, przepraszam. W każdym bądź razie do czasu tej zmiany postępowanie osoby pełniącej funkcję publiczną było też weryfikowane w oparciu o ten zarzut dotyczący postępowania, był też weryfikowany w oparciu o kryterium obrony społecznie uzasadnionego interesu. I Trybunał Konstytucyjny rozprawił się z tym dodatkowym kryterium w ten sposób, że jakby uznał, że niejako z natury rzeczy, jeżeli krytyka dotyczy postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną, to jest podejmowana w interesie społecznym. Tak? Społecznie uzasadniony interes to jest dosyć istotne kryterium, bo większość jednak tych testów na być albo nie być kontratypu obejmuje też to kryterium. Ważne, żeby pamiętać, że bardzo jest szeroko rozumiane to kryterium i nie chodzi o tylko i wyłącznie o społeczeństwo jako ogół, ale także o pewne grupy społeczne, prawda? Czyli ad casu rozstrzygamy, czy w interesie nawet danego lokalnego społeczeństwa było podniesienie danego zarzutu. Odnośnie postępowań osób pełniących funkcję publiczną, tego testu już sąd nie przeprowadza. No bo oczywiście to sąd decyduje, czy uznać za dany zarzut za służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. No i Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to zbyt daleko idące ograniczenie swobody wypowiedzi na rzecz ochrony czci. Wiadomo, że tutaj jest jakby ten konflikt dwóch dóbr chronionych przez konstytucję. Ochrona czci versus wolność poglądów, wolność słowa. Jeżeli chodzi o ten test kontratypizacji z paragrafu drugiego, publiczne podniesienie, rozgłaszanie prawdziwego zarzutu dotyczącego właściwości osoby pełniącej funkcję publiczną dalej podlega testowi na tę służbę obronie społecznie uzasadnionego interesu. Czyli jeżeli dotyczy postępowania, to jest w pełni to prawo do krytyki, do publicznej debaty, prawda? Natomiast już właściwości mają dodatkowe sito. No i oczywiście wszystkie zarzuty publicznie podnoszone, a dotyczące innych podmiotów oprócz osób pełniących funkcje publiczne, zawsze są testowane na okoliczność prawdziwości i tej służby obronie społecznie uzasadnionego interesu. Jeżeli chodzi o osobę pełniącą funkcję publiczną, definicja kodeksowa, oczywiście każdy funkcjonariusz publiczny. W kodeksie karnym ustawodawca zawarł tę definicję funkcjonariusza publicznego przez wyliczenie. Może ja podaruję Państwu rozszerzenie tego zagadnienia. Ono ma w zasadzie taki zakres, jaki jakby powszechnie przydajemy temu pojęciu. Jeszcze jedno zastrzeżenie odnośnie kontratypu z paragrafu drugiego. Jeżeli prawdziwy zarzut podniesiony publicznie dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, to dowód prawdy jest bardzo ograniczony dodatkowym kryterium, a mianowicie trzeba wykazać, że ten zarzut, który został podniesiony, ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego. Tutaj obiektywnie pewne niebezpieczeństwo na czas czynu trzeba wykazać sądowi, że istniało. I jeżeli chodzi o ten kontratyp, to może w tym momencie byłoby na tyle błąd. Proszę Państwa, zdarza się rzecz jasna, że sprawca jest przekonany, że mówi prawdziwie, a post factum okazuje się, że jednak przekazał treści nieprawdziwe.
Jeżeli dopuścił się czynu w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność, czyli właśnie, że mówi prawdę, prawda, i ten dowód prawdy będzie mógł sądowi przekazać, to nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, gdyż czyn jego będzie niezarzucalny. Taki błąd wyklucza winę sprawcy. Nie można mu przypisać intencjonalnie, prawda, intencjonalnego przekazywania nieprawdy, jeżeli był święcie przekonany, że w interesie publicznym, dla dobra debaty, prawda, publicznej przekazuje prawdziwe treści. I tutaj dodałam artykuł 12 ustęp 1 prawa prasowego, ponieważ to są te przepisy podstawowej ustawy, prawda, dotyczącej zawodu dziennikarza, które określają standardy dobrej pracy dziennikarskiej i przy spełnieniu tych standardów ten błąd jest z natury rzeczy, prawda, wykorzystywany. Dziennikarz obowiązany zachować szczególną staranność, rzetelność przy zbieraniu, wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanej wiadomości, podać ich źródło, jeżeli okaże się, że rzeczywiście jakby te wiadomości były dozowane, przekazywane dziennikarzowi, przekazywane w taki sposób, że rzeczywiście ten ostateczny przekaz mógł być obarczony przekłamaniem, to absolutnie nie ma mowy o odpowiedzialności karnej takiej osoby. Przypiszemy jej błąd co do kontratypu, czyli błędne przeświadczenie, że zachodzą kryteria przewidziane w artykule 213. W przypadku błędu nieusprawiedliwionego możliwe nadzwyczajne złagodzenie kary w odniesieniu do tych przestępstw, o których mówię. Nadzwyczajne złagodzenie kary zawsze oznacza odstąpienie od wymierzenia kary przez sąd i poprzestanie na orzeczeniu środka karnego. Środki karne, spore spektrum, prawda? Tutaj na pewno najbardziej dolegliwym spośród możliwych jest zakaz wykonywania zawodu i jest w zasięgu, prawda? Na pewno przy tych przestępstwach. Surowy w rozmiarze od roku do 10 lat, możliwy do orzeczenia, orzekany w latach przez sąd. I teraz, jeżeli jeszcze dostanę chwilę czasu, a tutaj widzę, że mogę mieć problem, to w telegraficznym skrócie, sygnalizacyjnie, parę słów o historii. Chciałam Państwu pokazać, skąd się wzięły te nasze przepisy i pokazać, że są wynikiem pewnego kompromisu pomiędzy przepisami z 1932 roku, a przepisami z 1969. W kodeksie z 1932 roku pomówienie, jeżeli chodzi o treść tego zakazu, właściwie jest zbliżona w poprzednich kodeksach do tego, co obecnie, więc szerzej o tym mówić nie będę. Natomiast było traktowane restrykcyjnie. Konsekwencje, jak Państwo widzicie, dosyć surowe. Pozbawienie wolności, no to łagodniejsze pozbawienie wolności zwane w tamtym kodeksie aresztem, ale jak najbardziej tak. Kontratypizacja. Zarzutu prawdziwego, bez jakichkolwiek testów, czyli no, niby łagodniej. Jeżeli zarzut uczyniony publicznie, to dowód prawdy ograniczony dodatkowymi kryteriami. Sprawca musiał wykazać, bo to też sprawca wykazywał, prawda? Ten ciężar dowodu obciążał oskarżonego, że działał w obronie uzasadnionego interesu publicznego bądź prywatnego.
z zastrzeżeniem, że dowód nie dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, co oznacza, że dowód prawdy w odniesieniu do treści dotyczących jakby sfery prywatnej był niemożliwy. Co oznacza, że sfera prywatna była absolutnie w 100% chroniona przed naruszeniami na tym polu, czyli cześć w tym obszarze wygrywała w 100% z tą swobodą wypowiedzi. Było bardzo restrykcyjnie, też tryb prywatno-skargowy i nie było przepisów o błędzie co do kontratypu, tak jak obecnie kodeks to przewiduje. Próbowano unikać odpowiedzialności w oparciu o to, czym dysponowano, czyli tak zwany błąd co do faktu. Błąd co do faktu to jest błąd co do znamienia czynu zabronionego. No i niestety wyrocznia w tamtych czasach, jeżeli chodzi o interpretację przepisów, profesor Makarewicz, zresztą twórca tego kodeksu, był zdania, że tutaj błąd co do faktu nie wchodzi w grę. W konsekwencji, w przypadku takim, kiedy zdarzał się zarzut nieprawdziwy, to nie było szans na uniknięcie jakichkolwiek szans na uniknięcie odpowiedzialności. Bardzo surowe były te przepisy. Władza, tak to racjonalizowano, bardzo intensywnie broniła się przed jakimikolwiek tutaj, prawda, zakusami na krytykę jej działań. 69. też surowe konsekwencje. Pozbawienie wolności do lat 2 pozostaje, za pomówienie, takie w tym typie podstawowym, obelga, czyli kwalifikowany typ znamienny celem, tylko pozbawienie wolności w sankcji, to bardzo restrykcyjnie. Krytykowano, że nie ma typu kwalifikowanego ze względu na sposób wykorzystania mass mediów. Ściganie z oskarżenia prywatnego, nie było przestępstwa i tutaj mamy kontratypizację, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie prawdziwy albo sprawca działał w przeświadczeniu opartym na uzasadnionych podstawach, że zarzut jest prawdziwy. Zarzut publicznie uczyniony prawdziwy albo znowu sprawca działa w obronie społecznie uzasadnionego interesu w przeświadczeniu opartym na uzasadnionych podstawach, że takiego interesu broni. Widać wyraźnie, że tutaj jest duże złagodzenie w stosunku do kodeksu z 1932 roku. Ale pamiętajmy o innych przepisach. Władza była zabezpieczona w 100% za pomocą przepisów, które dotyczyły ochrony władzy, organów władzy przed lżeniem i tutaj nie było kontratypizacji. Więc pamiętajmy, że zawsze jakby przepisom tym podstawowym, powszechnym towarzyszą we wszystkich kodeksach, tak było, surowsze przepisy zapewniające ochronę tym takim właśnie podmiotom, no, które jakby w interesie władzy jest zabezpieczać przed pomówieniami. I jeżeli chodzi o zniesławienie w kodeksie z 1997 roku, to jeszcze zasygnalizuję. W 2010 roku złagodzono sankcje za typ podstawowy. Wspominałam, że przewidziano w tekście pierwotnym, tekście obowiązującym od 1 września 98 kodeksu karnego, pozbawienie wolności. Bardzo krytykowana kara pozbawienia wolności, zresztą orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które ma moc, prawda, też kontrolowania orzeczeń sądów, działalności państw na jakby polu realizacji standardów konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest tutaj jednomyślne. Nie ma opcji na karę pozbawienia wolności, prawda, za zniesławienie. Tutaj jest, nie zgadzamy się na to. Ale za typ kwalifikowany pozostawiono karę pozbawienia wolności. Złagodzono, jakby przerzucono tę sankcję za typ podstawowy w typ
kwalifikowany. Zmieniono przepis o kontratypie, o czym już wspominałam. I na koniec, bo to już jest ostatni slajd, taki smaczek do dyskusji na rozumiem, czas dalszy. Otóż te zmiany w 2010 roku, one są efektem oczywiście prac nad zmianami kodeksu karnego. Tutaj punktem wyjścia była ta nowela, tak, projekt noweli, który znajdziecie Państwo oczywiście po dziś dzień na stronach sejmowych w druku 1394 Sejmu VI kadencji. Projekt przedstawiony Sejmowi przez Prezesa Rady Ministrów i w projekcie planowano rewolucję, jeżeli chodzi o zniesławienie. Pozostawienie tylko typu podstawowego, zagrożonego jedynie grzywną, ograniczeniem wolności. Skreślenie w ogóle typu kwalifikowanego w imię rzetelnej debaty publicznej, w imię jakby zabezpieczenia przed efektem mrożącym, jaki ewidentnie przepisy prawa karnego mają zawsze w odniesieniu do osób, które mogą być objęte odpowiedzialnością karną. No i rozszerzenie warunków kontratypu z artykułu 213. Publicznie podnoszony, rozgłaszany prawdziwy zarzut zawsze generuje bezkarność, bez względu na to, kogo dotyczy, i bez względu na to, w imię jakich racji jest podnoszony. Prawda? Jeżeli jest prawdziwy, to znaczy, że z jakichś względów dla debaty publicznej jest cenny, należy go uznać za cenny. Zostawiono jedynie ograniczenie dotyczące ochrony prywatności. Tutaj w takim kształcie, w jakim ono jest po dziś dzień. Bardzo daleko szedł ten projekt. W duchu rzeczywiście tych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to się kapitalnie wpisywało. Nie zdecydowano się wyrugować w ogóle tych przepisów o zniesławieniu z kodeksu karnego. Tu ustawodawca wyraźnie jakby sygnalizuje konsekwentnie, że nie widzi podstaw, prawda, żeby w tym momencie zrezygnować z karalności zniesławienia. Jednak ostatecznie zdecydowano się na zmiany kosmetyczne, no takie dostosowanie jedynie do wymogów sformułowanych przez Trybunał Konstytucyjny w przywołanym przeze mnie już orzeczeniu. I to wydaje mi się, proszę Państwa, symptomatyczne dla losów odpowiedzialności karnej za zniesławienie w naszym kraju i dla przyszłości tego zniesławienia w kodeksie karnym. Wydaje się, tutaj nawet zabrałam ze sobą taką pracę magisterską, która powstała pod moją opieką promotorską. Wydaje się, że jest tak właśnie, jak skonkludowała obecnie już pani magister, że raczej dyskusja teraz to nie nad być albo nie być, ale bardziej nad tym, jak być, prawda? I tutaj uważam, że raczej należy się spodziewać ciążenia w kierunku wyznaczonym przez ten druk, który Państwu w ostatnim ze slajdów przywołałam. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, pani doktor. Państwa, po takim syntetycznym i plastycznym przedstawieniu tego problemu w sposób przystępny dla Państwa, bo w końcu gros Państwa to nie prawnicy. Myślę, że musimy. Kłaniam się. Dołączył do nas pan Witold Świetlik i ja myślę, że możemy teraz dokonać pewnej zmiany agendy. Chciałem zaproponować, tak, jeżeli
Już przekazuję mikrofon. Proszę uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że wprowadzamy drobne zamieszanie, ale po prostu pochorowała nam się część prelegentów. Jadwiga Chmielowska, a później się okazało, że też mecenas Wdowczyk nie może dotrzeć. Więc ja mam, przepraszam, że się, jeżeli oczywiście zgodzilibyście się Państwo, to ja bym po prostu zrezygnował z tej mojej końcowej części, a tą moją część przedstawił w miejscu Jadwigi Chmielowskiej, tudzież Artura Wdowczyka. Proszę Państwa, trochę nam to ożywi może na nasze spotkanie, taka nieprzewidywana zamiana, ale oczywiście jesteśmy na to otwarci. Ja myślę, że dyskusję planowaliśmy i tak na sam koniec, która będzie dotyczyła zarówno zniesławienia, jak i tajemnicy dziennikarskiej, a może faktycznie po tym elemencie prawnym, który teraz był, teraz będzie element dziennikarski i pan Witold Świetlik nam to przedstawi, a potem przejdziemy do tajemnicy dziennikarskiej z aspektu prawnego i o tym wszystkim pani doktor habilitowana Monika Zbrojewska, pani mecenas nam będzie o tym mówić. I umawiamy się może faktycznie w ten sposób, że przerwę kawową zrobimy po wystąpieniu pana Witolda Świetlika. Po przerwie będzie wykład pani doktor Moniki Zbrojewskiej, po czym będzie miała miejsce dyskusja. Jeżeli można, to tak będzie. Dziękuję uprzejmie za akceptację. Świetny porządek. Jeszcze raz przepraszam w imieniu własnym i kolegów za małe zamieszanie, ale to naprawdę czynniki obiektywne. Szanowni Państwo, z uwagą wysłuchałem co prawda niecałego wystąpienia pani doktor. Ja powiem jako praktyk, nie jestem prawnikiem, nie jestem prawoznawcą, natomiast od 5 lat zajmuję się obserwacją procesów rozmaitych spraw, przed którymi stają dziennikarze. Od 5 lat rozmawiam z dziennikarzami, którzy mają do czynienia z artykułem 212, no a zarazem też podejmowaliśmy rozmaite działania lobbystyczne na rzecz zmiany tegoż artykułu. Podobnie jak zresztą inne organizacje w jakimś stopniu zahaczające o kwestie wolności słowa w Polsce. No, podobnie jak te wszystkie inne organizacje i wszystkie inne podmioty, które starały się działać na rzecz zmiany artykułu 212, efektami tych działań końcowymi nie możemy się pochwalić. I może w takim razie, jeżeli już o tym wspomniałem, to powiem troszeczkę na temat samego tego lobbingu, bo rzeczywiście jest tak, że dzisiaj, jak Państwo wiecie, środowisko dziennikarskie jest skrajnie spolaryzowane. I to oczywiście ta polaryzacja taka, no, która najbardziej do nas dociera i którą najbardziej widać, to jest polaryzacja polityczna. Ona jest nawet dużo bardziej posunięta w sensie nawet animozji osobistych czy takich no, wrogich relacji niż animozje w świecie politycznym, ale to jest również polaryzacja biznesowa, gdzie tytuły ze sobą konkurują bardzo ostro, w bardzo trudnych warunkach rynkowych, szczególnie jeżeli chodzi o prasę. Kryzys roku 2008 uderzył w rynek prasowy w sposób potworny, bo właściwie no, można powiedzieć na kilku płaszczyznach. To była nie tylko ta płaszczyzna ekonomiczna, na której oberwali wszyscy właściwie można powiedzieć, ale równocześnie na to nałożył się kryzys czytelnictwa, prasy związany z rozwojem internetu, więc spadki czytelnictwa, równocześnie spadki budżetów reklamowych doprowadziły, jak Państwo wiecie, do zamknięcia kilku ogólnopolskich dzienników. No, przykładem jest chociażby połączenie się dziennika i gazety prawnej, czyli dwa duże dzienniki zunifikowały się w jeden dziennik, no, co generalnie rzecz biorąc doprowadziło do bardzo dużego osłabienia prasy, co jeszcze bardziej spolaryzowało środowisko dziennikarskie. I teraz ta polaryzacja jest właściwie jedyny element w Polsce, który ja widzę z mojego 5-letniego doświadczenia, który przekracza tą polaryzację i gdzie środowisko dziennikarskie potrafi mówić zgodnym głosem. Gdzie redaktorzy naczelni rzeczywiście wszystkich największych dzienników wyrażali jednolitą opinię, to jest artykuł 212. I teraz jeżeli bym prześledził i zmiana w tym duchu, w którym przedstawiała ją pani doktor przed chwilą. I teraz jeżeli byśmy prześledzili deklaracje polityczne tych głównych trzech, no można powiedzieć,
dzisiaj trzech nurtów czy partii, formacji politycznych, które rządziły w ciągu ostatnich trzech wymian władzy, mówię SLD, PiS, Platformie Obywatelskiej, to każda z tych formacji składała zapowiedzi, politycy tych formacji formalnie bądź nieformalnie składali obietnice zmiany artykułu 212. Na dobrą sprawę, jeżeli spojrzymy na świat polityczny, jeżeli mówimy o tej polityce parlamentarnej czy ponadparlamentarnej, to bardzo nieliczne są przypadki polityków, którzy by się opowiadali wprost, otwarcie przeciwko temu. Pamiętam, że chyba Jan Widacki między innymi był przeciwnikiem likwidacji artykułu 212, ale to jest stosunkowo rzadkie. Jeżeli spojrzymy na środowisko medioznawców i prawników, profesor Jacek Sobczak jest przeciwnikiem likwidacji artykułu 212. Bardzo niewielu poza tym znajdziemy znanych prawników, którzy w sposób taki deklaratywny mówią, że są za tym, żeby ten stan pozostał taki, jaki jest dzisiaj. No i teraz co się dzieje? Ten artykuł 212 nie znika. Z kolejnymi ministrami sprawiedliwości spotkania toczyli wydawcy, szefowie największych polskich mediów. No, na dobrą sprawę jest to, jakby nie patrzeć, dość wpływowe lobby. No, może nie jest to tak wpływowe lobby jak producenci leków, ale jednak kiedyś było bardziej wpływowe, ale jednak jest to nadal stosunkowo wpływowe lobby. Artykuł 212 pozostaje. I teraz z naszych obserwacji i z naszych rozmów nieformalnych z politykami, także z tymi zasiadającymi w komisjach sejmowych, które tym się zajmują, wynika, że bardzo tutaj silną rolę odgrywa lobby samorządowe. I w dużym stopniu to samorząd też pojmowany jako sejmiki wojewódzkie, także władze administracyjne wojewódzkie. One są, ale też ten samorząd na najniższym poziomie, on jest bardzo przeciwko zniesieniu artykułu 212 i wywiera bardzo mocną presję także na swoich reprezentantów parlamentarnych. No, przyczyny są oczywiste. No, jakby moja interpretacja tego jest taka, że artykuł 212 jest tańszym i skuteczniejszą metodą wywierania presji na media po to, żeby nie publikowały określonych treści godzących w tą lokalną władzę, a więc żeby w mniejszym stopniu, co za tym idzie, w mniejszym stopniu spełniały tą można by powiedzieć, jedną z podstawowych funkcji mediów, czyli funkcję watchdoga, tego psa łańcuchowego demokracji, która no, paradoksalnie albo nie paradoksalnie w środowiskach lokalnych jest dużo ważniejsza, bo jeżeli zwrócimy uwagę na poziom audytu, poziom kontroli, poziom obserwacji przez organizacje pozarządowe, władz centralnych, a władz lokalnych, samorządowych, to na poziomie samorządowym ten poziom tego audytu społeczno-instytucjonalnego jest zdecydowanie niższy. No, z przyczyn oczywistych. Więc no, w tym przypadku wydawałoby się, że ten watchdog, czyli ta prasa obserwująca, czy media lokalne obserwujące uważnie funkcjonowanie tej polityki czy administracji lokalnej jest tym bardziej potrzebne. No i pewnie dlatego to sprzężenie zwrotne w postaci lobbingu na rzecz niezmieniania z takiego stanu rzeczy jest również silniejsze. Z moich rozmów z pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości, łącznie z jednym z ministrów, wynika, że Także silne lobby stanowi również raczej działające w sposób nieformalny, to znaczy w postaci odradzania zmiany tego stanu rzeczy, stanowi no, grupa prominentnych prawników skupiona wokół Ministerstwa Sprawiedliwości. Co przykre, są w tej grupie też osoby, które no, w jakiś sposób stały się symbolami w Polsce walki czy reprezentowania praw człowieka w naszym kraju. I teraz, dlaczego to jest tak ważne dla dziennikarzy? Ja mam wrażenie, że często nawet podczas tego rodzaju paneli czy tego rodzaju dyskusji, często rozmawiając z osobami właśnie takimi jak chociażby część środowisk naukowych, jak chociażby profesor Sobczak,
teoretycy broniący czy niedoceniający wagi sprawy nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jaki problem realnie w warstwie praktycznej stanowi artykuł 212 i generalnie rzecz biorąc cały koszt samego wdrożenia procedury karnej dla dziennikarza. I teraz mówiąc o tym od początku, wyobraźmy sobie człowieka, który żyje, jest dziennikarzem, czyli jest osobą względnie rozpoznawalną w swoim otoczeniu społecznym, względnie rozpoznawalną, czy bez względu, czy będzie to mała miejscowość, czy warszawskie osiedle, ale wiadomo, że w małej miejscowości no, tego rodzaju relacje są bardzo istotne, gdzie często ta znajomość jest, to jest osoba zaufania publicznego, z drugiej strony w takich społecznościach przywiązuje się bardzo dużą wagę do opinii o takiej osobie i jej wiarygodność również buduje coś, co można by nazwać, no, używając kolokwializmu, prowadzeniem, dobrym prowadzeniem się, prawda? Czyli taką wiarygodnością, że to jest człowiek, któremu wierzymy, często ufamy mu od pokoleń, prawda? Na zasadzie takiej, że nasi ojcy znali jego ojca. I teraz co się dzieje? Same wdrożenie procedury karnej wywołuje dwa efekty. Po pierwsze, że zaczyna się mówić, że ten facet ma zarzuty, albo ta pani ma zarzuty, a do tego no chociażby proste instytucje, które są, czy proste formy, które są używane w takiej sytuacji. Wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy nosi już sobie formę taką, można by powiedzieć, represji wobec tej osoby. Czy przed wyrokiem jest już formą, stanowi już formę kary, czy formę nacisku, czy formę dotkliwej niedogodności odczuwanej przez tego dziennikarza. No bo zaczynają chodzić czy to pracownicy rozmaitych organów ścigania, tak i zaczynają się pytać, a jak ten pan się prowadzi, prawda? Czy on kłamie, kradnie, czy bije dzieci, czy pije wódkę, czy bije żonę, prawda? No jest to z perspektywy takiej osoby coś bardzo niekomfortowego. Jest to już realna kara wymierzana w wymiarze społecznym i często dziennikarze, szczególnie lokalni, ponieważ dziennikarze mediów dużych, ogólnopolskich, szczególnie ci dziennikarze śledczy, oni są nauczeni artykułu 212, w środowisku, w którym funkcjonują, jest to traktowane no, jako jeden z problemów, na który dziennikarz czasami natrafia. Doświadczeni reporterzy śledczy czasami się między sobą wręcz, można by powiedzieć, przebijają, kto więcej miał tych 212, prawda, i jak lepiej z tego wyszedł. Jest to, można by powiedzieć, taki trochę element wręcz budowania sobie takiego respektu, czy do takiej pewnej miary dorobku dziennikarskiego, co również jest swoistym paradoksem. Natomiast jest zupełnie inaczej z osobami, które funkcjonują w środowisku lokalnym. I osoby takie, które się zwracają do Centrum Monitoringu Wolności Prasy, czy do naszych prawników o pomoc, są często przerażone. Czasami są to dziennikarze, którzy wiedzą mniej więcej, jak się to je, którzy mają prawników, gazety, które mają swoich prawników, ale bywa, że są to po prostu osoby, które wyraziły niekorzystną opinię o władzach, o lokalnych władzach w formie tekstu satyrycznego na przykład, napisanego gdzieś na swoim blogu czy na stronie internetowej. I w pewnym momencie okazuje się, że osoba o randze na przykład wicewojewody albo marszałka sejmiku wytacza takiej osobie proces karny. Dla takiej osoby jest to absolutny, to są oczywiście osoby działające na pograniczu dziennikarstwa, no ale to ten zawód się bardzo zmienia, prawda? No te osoby w jakiś tam sposób stworzyły jakieś formy dziennikarskie i nagle zaczyna się proces karny. Nawet zakładając, że przy pomocy jakichś tam organizacji pozarządowych, jeżeli one trafią do nas, bo też nie zawsze tak jest, że te osoby trafiają do nas, albo czy do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czy do innej instytucji, ale nawet zakładając, że one trafią do nas i względnie sprawa jest pewna, nawet z naszej perspektywy do wygrania, no to dla takiej osoby jest to przerażająca trauma. No, zwracam uwagę też na to, że wywołuje to bardzo silny efekt mrożący, czyli ten freezing efekt. Czyli no, mówiąc krótko, taka osoba z reguły już więcej będzie pilnowała tego, żeby nie podpaść
podpaść, żeby nie podpaść lokalnej władzy. To nakłada się na bardzo silny kryzys mediów lokalnych. To jakby nie jest miejsce tutaj, żeby mówić o tym kryzysie mediów lokalnych. Natomiast w bardzo dużym skrócie nakładają się na niego dwie przyczyny. Jedną przyczyną jest wykupienie rynku gazet lokalnych przez niegdyś kilku, a dziś właściwie jednego z ogólnopolskich wydawców. I to wykupienie bardzo często nosi taki znamiona wrogich przejęć. Po prostu prasa lokalna jest likwidowana. Z drugiej strony, co jest dużo większym problemem, ustawodawca pozostawił furtkę w postaci dopuszczenia do wydawania na poziomie lokalnym przez samorządy i przez inne władze publiczne druków informacyjnych. Te druki informacyjne przyjęły postać gazet samorządowych, które wszyscy znamy. Te gazety samorządowe z reguły zajmują się chwalstwem burmistrzów tudzież władz samorządowych. Równocześnie stanowią w nieuczciwy sposób konkurencję dla prasy lokalnej z kilku przyczyn. Są darmowe, czyli wydawane za pieniądze podatnika, no ale już nawet ja użyłem tego strasznego określenia. Są więc w cudzysłowie darmowe, są bardzo często, one przyciągają reklamy z jedynego możliwego sektora, czyli z tego ośrodka władzy publicznej. Zupełnie nie spełniają funkcji kontrolnej w żadnym stopniu, co więcej często służą za publiczne pieniądze atakowaniu opozycji. No i jeszcze do tego często dochodzą takie sytuacje nieformalne, czyli sytuacje takie, że lokalny biznes rezygnuje z ogłaszania się w konkurencie prasy gazety samorządowej, no ze względu oczywiście na konieczność zachowania dobrych relacji, mówiąc umownie z urzędem czy ze światem lokalnej polityki. I tutaj no oczywiście im mówimy o mniejszej wspólnocie, czy o mniejszej jednostce, czy obszarze terytorialnym, to tym ta sytuacja jest gorsza, no bo taka darmowa gazeta wydawana przez urząd bardzo skutecznie zwalcza lokalną konkurencję. I teraz wyobraźmy sobie tą gazetę lokalną prywatną, która no, jest prywatnym przedsięwzięciem, funkcjonuje w ten sposób rynkowy, w taki, jaki powinna funkcjonować prasa, no ale ma kłopoty, jest uzależniona od prywatnych reklamodawców, którzy z reguły jednak starają się mieć względnie pozytywne relacje z lokalną władzą. Ma samorządowego konkurenta darmowego. Mimo wszystko w jakiś tam sposób udaje jej się, czy to zapewnić sobie sponsorów, czy taką jakość, że z tej sprzedaży jakimś cudem się utrzymuje. I teraz wyobraźmy sobie, że jeszcze do tego dziennikarz tej gazety będzie pisał tekst śledczy o nieprawidłowościach, które dzieją się w tej lokalnej strukturze, ryzykując proces swój karny, być może teraz na szczęście to zmieniono, ale do niedawna jeszcze kłopoty ze sprostowaniem i ewentualnym sprostowaniem, procesem karnym wynikającym z niezamieszczenia sprostowania, a do tego jeszcze po pierwsze proces cywilny i wysokie odszkodowanie, po drugie możliwość, jeżeli na przykład ten artykuł zacytują inne media, to możliwość zamieszczania przeprosin w tym szeregu tych mediów, które zamieściły, które przedrukowały tą informację, co nie daj Bóg, jeżeli zrobiła to prywatna jakaś większa radiostacja albo telewizja, no bo wtedy to są już koszta zupełnie rujnujące. W związku z czym cała ta konstrukcja, na której gdzieś szczycie stoi artykuł 212, który no, jest jej najpoważniejszym, najgorszym elementem, powoduje to, że to dziennikarstwo interwencyjne, czy śledcze, czy poważniejsze dziennikarstwo interwencyjne na poziomie lokalnym bardzo często zanika albo staje się dziennikarstwem, co również jest problemem klienckim. Czyli my interweniujemy, jeżeli wiemy, że za nami ktoś stoi, na przykład konkurencyjny biznesmen, który mówi, wykoście mi tego gościa z rynku, a ja jakby coś, to pokryję wam koszty. Albo konkurencyjna formacja polityczna. Prawda? Więc bardzo często no, jest taki mechanizm, że były burmistrz wydaje gazetę, jak ten burmistrz zostaje burmistrzem, no to ten jego były konkurent, który odszedł, wydaje swoją własną gazetę prywatną i tłucze po tamtym burmistrzu. To taki model
zdarza się na całym świecie, natomiast problemem jest, jeżeli staje się modelem jedynym, że jedyne dziennikarstwo interwencyjne czy śledcze jest dziennikarstwem, które jest dziennikarstwem właśnie takim opartym na modelu klienckim. I teraz zwracam Państwu uwagę, to wszystko, o czym mówię, nie jest efektem samego zasądzenia wyroku z artykułu 212. Jest efektem samej możliwości wytoczenia tej sprawy. To nie jest, bo często nas pytają, a ilu dziennikarzy siedzi dzisiaj w więzieniu z artykułu 212? No ja odpowiadam szczerze, no nie znam takiego przypadku, bo to z reguły zdarzają się przypadki, ale to są dziennikarze, którzy znajdują się w areszcie, ale to są przeważnie osoby, które odmówiły zapłacenia grzywny na przykład. Prawda? No i to wtedy ta konsekwencja jest naturalna. Natomiast nie znam przypadku dziennikarza, który odsiaduje wyrok z artykułu 212. Ale jakie poważne konsekwencje przy tak niepewnym rynku, o jakim mówiłem, rodzi samo skazanie, sam wyrok karny. To jest bardzo niepewny zawód. I teraz taka osoba, a nie oszukujmy się, w środowisku lokalnym ta wymiana, dziennikarze często pójdą do urzędów, do pracy, urzędnicy tracą pracę w urzędach, zostają dziennikarzami, zajmują się sprawami lokalnymi. Dziennikarze często są równocześnie nauczycielami. To są zawody, które do jakiegoś stopnia się przenikają. I teraz ten dziennikarz nagle ma wyrok karny. Ma wpis do papierów, że on jest... Że on jest karany, jest w rejestrze osób skazanych. Nie mówimy tylko o środowisku lokalnym. W Warszawie często przeciwnicy dzisiejszych mediów mówią, albo dziennikarze mają kredyty. No wszyscy mają kredyty, ale ze spisem do rejestru skazanych nie jest łatwo dostać ten kredyt. No to jest szereg, nie jest łatwo wziąć samochód w leasing, jeżeli się ma firmę. To jest szereg bardzo poważnych konsekwencji, które wynikają. I sama świadomość, i teraz jeszcze raz podkreślam, sama świadomość tej możliwości jest świadomością mrożącą, jest świadomością, która blokuje w przypadku wielu osób publikacje. Oczywiście jeszcze jeden argument, który ja czasami słyszę. No ale jak to, dziennikarz powinien być odważny? Powinien poświęcić te dobra na rzecz służby dobru publicznemu. No więc ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy byli odważni, ale ten dziennikarz często po prostu dokonuje wyboru między dostępnymi mu dobrami, które reprezentuje. Czyli na przykład z jednej strony między z jednej strony na przykład obnażeniem jakichś nieprawidłowości w swojej lokalnej wspólnocie i być może poprawą jej losu albo nie, a między na przykład potencjalnym dobrem i potencjalnym zagrożeniem dla bytu swojej rodziny. No, to nie jest kwestia odwagi, tylko to jest kwestia logicznego rachunku. Ja nie wiem, jak wybrałbym w różnych sytuacjach wiążących się z takim wyborem, funkcjonując w środowisku lokalnym. I teraz... No, artykuł 212 nie działa w środowisku, bym powiedział, hermetycznie wyizolowanym, nie jest artykułem wyizolowanym, prawda? Tutaj pani doktor zwracała uwagę na artykuł 213, który w gruncie rzeczy jest do jakiegoś stopnia, jest rzadziej używany, ale jest do jakiegoś stopnia jego kopią. Natomiast problemem jest jeszcze bardzo duży szereg artykułów, które również są używane w kodeksie karnym, które są używane w sposób, który jest w odczuciu dziennikarzy, których one dotykają, niezgodny z intencją twórców tego prawa. I teraz sztandarowym przykładem są artykuły dotyczące ujawnienia tajemnicy procesowej. Ja wiem, że mówimy o artykule 212 i o zniesławieniu, ale chciałbym jednak o tym przynajmniej w kilku zdaniach na koniec wspomnieć, żebyście Państwo mieli świadomość tego otoczenia, w którym funkcjonują dziennikarze. Te artykuły dotyczące ujawnienia tajemnicy procesowej, aż właściwie do kilku głośnych przypadków, kiedy trochę sposób procedowania z nimi prokuratury się zmienił, przez bardzo długi czas były używane głównie przeciwko dziennikarzom. No i jest to sytuacja bardzo niezdrowa, bo teraz jeżeli mamy śledztwo, mamy zamknięte śledztwo i z tego, oczywiście to nie twierdzę, że te artykuły powinny zostać zniesione. To jest bardziej kwestia ich interpretacji albo jakiegoś ich przekonstruowania. Ale jeżeli mamy śledztwo w sprawie na przykład gangu, jeżeli w pewnym momencie dziennikarz opisuje informacje pochodzące z tego śledztwa,
Można sobie wyobrazić sytuację, w której on na przykład no, podaje tożsamości świadków i wtedy sprawa jest oczywista. W oczywisty sposób coś takiego powinno być ścigane. Natomiast jeżeli on na przykład opisuje pewne detale związane z tym śledztwem, tak było w przypadku tych wielu śledztw, które się toczyły w sprawie Smoleńskiej. Dziennikarz opisuje pewnego rodzaju detale, pokazując tak naprawdę co? Pokazując, że to śledztwo, nie tylko pokazując jakieś fakty wynikające z tego śledztwa, ale również pokazując, że to śledztwo jest nieszczelne. Że prokuratura, która je prowadzi, ma problem. Że gdzieś jest prokurator, że któryś z prokuratorów po prostu wynosi informacje. Teoretycznie jest możliwa sytuacja, że media założyły podsłuch. Takie rzeczy, jak robili ci dziennikarze z News of the World już nieistniejącego. Ale ja w Polsce nie znam takiej sytuacji, żeby w prokuraturze jakaś redakcja założyła podsłuch. Z reguły te informacje za pieniądze bądź w ramach realizacji jakichś interesów wynoszą prokuratorzy. I teraz oczywiście można ścigać sprawców tego przecieku, czyli szukać tego cieknącego punktu w śledztwie. Bo przecież jeżeli te informacje są wynoszone do gazety, to równie dobrze mogą zostać wyniesione gangsterom, obcemu wywiadowi, jakiemuś środowiskowi biznesowemu, komukolwiek. Ale najłatwiej jest ścigać faceta, który nie dość, że popełnił przestępstwo, to się pod nim na końcu podpisał z imienia i z nazwiska. Tak to wygląda. I tak to de facto wyglądało. My tutaj stoczyliśmy wiele debat na ten temat. W pewnym momencie prokurator krajowy Edward Zalewski się w jakimś stopniu to włączył i obiecał, że zadziała na rzecz zmiany, ale przestał być tym prokuratorem krajowym, a potem nowy prokurator generalny zupełnie był niezainteresowany tą zmianą. Wydaje się, że wręcz ten porządek prawny mu bardzo odpowiada, zarówno jeżeli chodzi o 212, jak i chodzi o ujawnienie tajemnicy śledztwa. Jest jeszcze wiele artykułów, w przypadku których ci, którzy nie mieli z tym do czynienia, zdziwilibyście się, jakich artykułów można użyć przeciwko dziennikarzom. Oczywiście te wszystkie artykuły dotyczące naruszenia dóbr urzędników publicznych, prezydenta i tak dalej, które znamy i które czasami się pojawiają w mediach, ale na przykład artykuł o naruszeniu miru domowego. Jak dziennikarz może to zrobić? Teoretycznie może się włamać komuś do garażu na przykład i fotografować ten garaż, albo nie wiem, latać po sypialni, rzeczywiście wtedy można uznać, że to jest naruszenie miru domowego. Ale toczono całkiem poważne dyskusje na temat tego, czy paparazzi. Nikt nie lubi paparazzi, ale jednak o nich też powinny obowiązywać względnie uniwersalne reguły prawa. Czy paparazzi obiektywę w postaci obiektywu, czy obiektyw paparazziego, nie fizycznie, ale ten punkt, który obiektyw obejmuje, czy nie narusza miru domowego, penetrując czyjeś ognisko domowe w postaci zasięgu obiektywu. Można mieć wiele zastrzeżeń do funkcjonowania paparazzi, ale wydaje się, że przepisy o naruszeniu miru domowego są jednoznaczne, że chodzi o faceta albo damę, która komuś dokonuje wtargnięcia. Natomiast jeżeli obiektyw dokonuje wtargnięcia, to jest to co najmniej poważną nadinterpretacją. Tak jak mówię, zwróciłem uwagę też na te dodatkowe przepisy, żeby pokazać, że to nie jest, że artykuł 212 funkcjonuje nie w środowisku, to nie jest artykuł wyizolowanym, a funkcjonuje, jest problemem też pewnej kultury orzekania, można by powiedzieć. Bo można sobie wyobrazić, że ten artykuł mógłby sprawnie funkcjonować, gdyby był taki zwyczaj orzekania, że po prostu w pewnych sytuacjach by te sprawy kończyły się bardzo szybko finałem w postaci, nie wiem, czy umorzenia, czy jakiegoś tam odrzucenia tych wniosków. Natomiast problemem jest to, że tak się nie dzieje. I teraz na koniec jeszcze jedna sprawa, ponieważ również spotkaliśmy się z zastrzeżeniami
czy my, czy dziennikarze współpracujący z nami, czy prawnicy współpracujący z nami, że jesteśmy anarchistami, którzy by chcieli, żeby media funkcjonowały, no mogły robić co chcą. Między innymi no nawet profesor Sobczak kiedyś tego rodzaju uwagę wygłosił. No absolutnie, absolutnie nie. Zdajemy sobie sprawę, że wiąże się to z odpowiedzialnością. Uważamy, że przepisy kodeksu cywilnego spokojnie mogą tę sprawę regulować. A tą energię, którą dzisiaj poświęcana jest na wiele spraw toczących się z artykułu 212, można by poświęcić na usprawnienie pracy sądów, dzięki czemu osoby poszkodowane przez media tym szybciej dochodziłyby swoich praw czy odszkodowania za szkody, które poniosłyby w wyniku nieprawnego działania dziennikarzy. Dziękuję bardzo serdecznie i ja myślę, że no, zaprosimy Państwa chyba, tutaj czekam na prowadzącego, bo nie śmiem, ale chciałbym zaproponować, żebyśmy zaprosili Państwa do dyskusji na ten temat. Nie wiem, czy mamy teraz... Ja myślę, bo zgodnie z planem była przerwa o godzinie 12 w połowie konferencji mniej więcej. I gdyś czyli teraz, przerwujemy teraz. Teraz, proszę Państwa, krótka przerwa, jest kawa, herbata. Myślę, że taka 10-minutowa, 15 po... Tajemnica dziennikarska i dyskusja. Tak jest, to w takim razie zapraszam na prezydent. Nie uciekajcie. Dziękuję. Państwo, dalej też będzie ciekawie. A o tajemnicy dziennikarskiej będzie bardzo, bardzo ciekawie. Proszę Państwa, powolutku rozpoczynamy. Przed nami druga część konferencji. Myślę, że będzie to część bardziej dynamiczna, bo będzie to część składająca się tylko z jednej prezentacji, a mianowicie z prezentacji pani mecenas doktor habilitowanej Moniki Zbrojewskiej, sekretarza Ośrodka Badawczego Adwokatury, a zarazem pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego. A pani doktor zdradzi nam tajemnicy dziennikarskiej, jej granice i ochronę. Pani doktor, oddaję mikrofon. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, ja w przeciwieństwie do mojej bardzo ambitnej koleżanki nie zrobiłam żadnych slajdów, przepraszam. Na przyszłość się poprawię, bo faktycznie... ale jest tylko jakiś plakat, też wystarczająca rzecz. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o tą tajemnicę dziennikarską, ona jest tutaj takim elementem dodatkowym, ponieważ głównym tutaj motywem przewodnim dzisiejszego spotkania jest oczywiście kwestia zniesławienia. W różnych szerokich kwestiach to zagadnienie było omawiane, więc ja się tylko i wyłącznie skupię do tej tajemnicy dziennikarskiej, ale na zasadzie tylko wskazania pewnych charakterystycznych problemów, bez szczegółowego tutaj omawiania teorii, założeń dogmatycznych w tym zakresie, tylko to, co wzbudza jakieś kontrowersje, co wynika z orzecznictwa, praktyki, ewentualnie jakiegoś własnego doświadczenia. To przede wszystkim na samym początku przynajmniej jedno, dwa zdanie co do podstawy prawnej, czyli tak naprawdę tajemnica dziennikarska to oscylowanie wokół dwóch aktów prawnych, czyli oczywiście ustawa prawo prasowe z 1984 roku i kodeks postępowania karnego z 1997 roku. To już jest istotna informacja, bo te akty prawne mają tę samą rangę, czyli innymi słowy to są dwie ustawy. Są to dwie ustawy, ale regulacja tajemnicy dziennikarskiej w odniesieniu do tych aktów prawnych, ona nie jest unormowana jednolicie. I efekt, o czym zaraz będę dalej mówiła, jest taki, że powstaje pytanie, która z tych ustaw jest ważniejsza. A nie ma czegoś takiego, ponieważ jeżeli to jest ustawa, to każda ustawa ma taką samą rangę, takie samo znaczenie w tym zakresie, a stosowanie tej charakterystycznej zasady, a mianowicie lex specialis deroga legi generali, czyli regulacja szczególna uchyla regulację generalną, ogólną, wobec faktu, że to są akty ustawowe, czyli tej samej rangi, właściwie trudno ją zastosować, aczkolwiek, o czym będę zaraz mówiła, Sąd Najwyższy zastosował. Ale to dotyka też nie tylko dziennikarzy, bo i też adwokatów, bo dokładnie taką samą interpretację Sąd Najwyższy przyjmuje, jeżeli chodzi o tajemnicę adwokacką. To więc w zakresie tej regulacji prawnej to trzeba wspomnieć o tych dwóch aktach prawnych, no ale również o tym nadmienić, że tajemnica dziennikarska to jest taka, która jest chroniona również przez akty rangi prawa międzynarodowego i tu w szczególności dwa,
czyli artykuł oczywiście 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela, czyli Strasburg nam się tutaj kłania, i oczywiście artykuł 19 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. No i w związku z powyższym na samym początku to może dwa zdania na temat tego, co wytrawi PiS w Strasburgu, może dokładnie w ten sposób. I w tym zakresie to przede wszystkim kluczowe znaczenie ma jedno charakterystyczne orzeczenie Godwina przeciwko Wielkiej Brytanii z 27 marca 1996 roku. Ono jest na tyle charakterystyczne, że jak później się patrzy, czy obserwuje orzecznictwo Strasburga w zakresie w ogóle tajemnicy dziennikarskiej, to w zasadzie właściwie w każdym rozstrzygnięciu, w mniejszym bądź większym stopniu, Trybunał powołuje się na to orzeczenie. Proszę Państwa, ja mam tutaj jakieś takie swoje własne skserowane rzeczy, jak oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał życzenie, to bardzo chętnie udostępnię. A mianowicie dwa zdania, krótko, stan faktyczny, a mianowicie do pewnego dziennikarza, właśnie pana Williama Goodwina. On otrzymał w listopadzie 1989 roku telefoniczną wiadomość od swojego informatora, że pewna prywatna firma ma problemy finansowe, duża brytyjska firma Tetra. I w kilka dni później celem oczywiście weryfikacji tej informacji zadzwonił do owej dyrekcji, chcąc sprawdzić fakty i poprosić o skomentowanie uzyskanej informacji, i następnie otrzymał artykuł. No ale to oczywiście dało asumpt do działania po stronie przeciwnej, czyli w przypadku tejże właśnie firmy Tetry, a mianowicie ona uznała, że te informacje, które próbował zweryfikować ten dziennikarz, one pochodziły w ogóle z projektu poufnego, planu uzdrowienia i sytuacji ekonomicznej, który to w ogóle dokument zaginął 1 listopada. No i w związku z powyższym, aby pewne informacje finansowe nie wypłynęły, bo wiadomo, jak to podziała na kondycję finansową tejże spółki. Ta spółka, czy ta firma, zwróciła się do sądu o wydanie czasowego zakazu tej publikacji tego artykułu i sąd się do tego wniosku przychylił. Zgodził się z tymże wnioskiem i nadto nakazał dziennikarzowi, aby ten ujawnił swoje notatki, uznając to za konieczne w interesie wymiaru sprawiedliwości, w rozumieniu tutaj ichniejszej ustawy o obrazie sądu. Chodziło o ustalenie tożsamości informatora i w ten sposób umożliwienie Tetrze podjęcia odpowiednich kroków wobec tej osoby w celu odzyskania zaginionego dokumentu. Oczywiście tutaj dziennikarz się odwołuje dalej do sądu apelacyjnego ichniejszego. Ten oczywiście całą sprawę również no, nie uwzględnia, czyli to jego odwołanie nie ujawnia, znaczy nie uwzględnia dokładnie rzecz biorąc, jeszcze się odwołuje do Izby Lordów i przez cały czas odmawia udzielenia żądanej informacji. No efekt jest taki, że w ostatecznym rozrachunku po tych takich, bym powiedziała, rocznych przepychankach sądowych w kwietniu 90 roku ukarano go grzywną w wysokości 5000 funtów z tytułu obrazy sądu. No i w związku z powyższym skierował sprawę do Strasburga. No i co? No i w tym momencie on wygrał i to ten jeszcze tak niejako na marginesie. Artykuł 10 on jest trochę kontrowersyjny i ten stosunek głosów jest zawsze bardzo dziwny. Tutaj akurat stosunkiem głosów 11-6 dziennikarz wygrał. Przede wszystkim tutaj Trybunał zwrócił uwagę na to, że ochrona tajemnicy dziennikarskiej jest istotną gwarancją, która generalnie rzecz biorąc umożliwia prasie wypełnić funkcję tego publicznego obserwatora w demokratycznym społeczeństwie. Jeżeli można by było zmuszać dziennikarza do ujawnienia źródła informacji, to w efekcie znacznie trudniej byłaby możliwość pozyskiwania przez niego źródła z uwagi na to, że tak naprawdę relacja między informatorem a dziennikarzem to jest kwestia zaufania. To jest to, co powoduje, że ten dziennikarz dociera do określonego źródła, a owo źródło ufa mu i mu przekazuje pewne informacje, których w normalnym trybie by ich nie uzyskał w tym zakresie. I dalej, oczywiście rząd brytyjski się tutaj bronił. Przede wszystkim między stronami w ogóle nie było sporu co do tego, że teoretycznie działania sądu były oparte na podstawie prawnej, bo to nie było tak, że sobie wziął z sufitu jakąś podstawę prawną. Nie, była nawet ustawa o dziwo. Był artykuł, który przewidywał taką możliwość. Czyli tutaj co do tego sporu nie było
żadnej dyskusji. Oczywiście dziennikarz kwestionował podstawę, a mianowicie, że podstawa, która umożliwiała sądowi ingerencję czy wydanie odpowiedniego w tym momencie zakazu publikacji i próby pozyskania tego źródła, ona była zbyt płynna, enigmatyczna, lakoniczna, niedoprecyzowana. Że tak naprawdę, gdyby on poszedł, dziennikarz, nawet do prawnika, no to też adwokat, prawnik mu nie do końca jak gdyby da pewność, że jego zachowanie nie spotka się z negatywnymi skutkami z punktu widzenia prawa. I w związku z powyższym on właściwie powiedział, że ta podstawa była zbyt płynna, enigmatyczna i nawet nie mógł pójść i zasięgnąć fachowej porady prawnej, jak to prawo wygląda czy działa. Trybunał mówi tak, że nie da się wszystko zrobić kazuistycznie, nie da się ująć pewnych rzeczy w taki sposób bezwzględny, bardzo precyzyjny. To, że ustawodawca posługuje się pewnymi określeniami, znamionami, znaczy określeniami, sformułowaniami płynnymi, niejednoznacznymi, w zasadzie można uznać, że to jest okej. Czyli uznał, że fakt była podstawa co do tego, ale Trybunał poszedł dalej, a mianowicie podstawa była, tylko w jakim celu ona została wykorzystana tak naprawdę. Sąd miał prawo podjąć taką decyzję, ale czy cel, do którego zmierzał sąd, czyli tak naprawdę zabezpieczenie interesów finansowych prywatnej spółki, to było coś, co było celem nadrzędnym. Trybunał uznał, że w tym układzie należy przeprowadzić pewnego rodzaju test z punktu widzenia tego, czy ujawnienie tej informacji, nakazanie mówienia dziennikarzowi, co było jego źródłem, to było, była to pewna konieczność w demokratycznym społeczeństwie. Czy to była faktycznie sytuacja jakaś taka nadzwyczajna, która by przeświecała to, że ten interes prywatny będzie nadrzędny nad interesem społeczeństwa, interesem publicznym, czyli prawo do informacji, do przedstawienia i również do tego, żeby nie naruszać tajemnicy źródła. No i tutaj Trybunał uznał, że to był powód, dla którego dziennikarz miał rację. Czyli nie miał racji w zakresie tego, że podstawa nie była dookreślona, no bo jak Trybunał uznał, no nie może być tak do końca dookreślona. Tylko jest istotne, jak ona jest wykorzystywana, jakiemu celowi ma służyć w tym zakresie. I to szczerze powiedziawszy tutaj można powiedzieć, że było kluczowe rozstrzygnięcie, to, które zapadło przeciwko Wielkiej Brytanii, bo wszystkie, które następnie dalej były wydawane, to one już się tutaj w tym zakresie właściwie co do zasady odwoływały do tego rozstrzygnięcia. Ale jeszcze przy okazji, proszę Państwa, kilka innych spraw też z tutaj kanwy działalności Trybunału w Strasburgu. Tylko krótko, bo jak mówię, pewne tylko stany faktyczne. I mamy taką sytuację we Francji. Mamy sprawę, która dotyczyła śledztwa prowadzonego przez gazety francuskie. I w związku z powyższym, to było śledztwo dziennikarskie, w związku z powyższym dotyczące dopingu w kolarstwie. Tutaj, co pan redaktor mówił, czyli kwestia właśnie tych informacji, które docierają tak naprawdę z prokuratury, bo to jest źródło informacji, a dziennikarz to udostępnia. No i była dokładnie analogiczna sytuacja tutaj w tej sprawie przeciwko dziennikarzom francuskim. I również w związku z powyższym organy ścigania wtedy podjęły radykalne działania celem ujawnienia tego źródła i rozpoczęły przeszukanie tak naprawdę w siedzibie tych gazet i również tutaj Trybunał uznał, że zastosowane środki były nieproporcjonalne do uzasadnionego celu, czyli tak naprawdę powinni posprzątać, bym powiedziała, na własnym poletku i zobaczyć, co się dzieje w prokuraturze i skąd to przecieka, a nie jeżeli to, żeby okrężną drogą, czyli trafiać do dziennikarzy i w stosunku do nich podejmować decyzje. Również następna sprawa przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Mamy, że sprawa dotyczy skargi czterech gazet, agencji informacyjnej, które powiedziały, że były zobowiązane zmuszone do ujawnienia dokumentów belgijskiej spółki browarniczej, które te dokumenty mogły ujawnić źródło informacji, na jakiej zasadzie ta spółka belgijska chciała przejąć inną. I znowu tutaj
co zresztą pan też redaktor akurat mówił, o tak zwanym efekcie mrożącym, mówiącym o tym, że rzeczą mrożącą, że tak powiem, jest to, aby wciągać w dziennikarzy potrzebę ujawnienia źródeł anonimowego informatora. Po prostu niedopuszczalną rzeczą jest to, żeby dziennikarza zmuszać do po prostu działania wbrew swojemu informatorowi w tym zakresie. I jeszcze, proszę państwa, tutaj mamy taką sprawę związaną z Belgią. Też dziennikarz złożył skargę na przeszukanie i zatrzymanie rzeczy dokonane zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscu pracy, które te czynności były związane z serią artykułów odnoszących się do nieprawidłowości w instytucjach europejskich. Tutaj z kolei Trybunał na przykład zwrócił uwagę na taki aspekt, że jak gdyby przywilej dziennikarza związany z nieujawnieniem źródeł, to nie jest jakiś tam przywilej, taki zwykły przywilej, że on sobie może podnosić taki argument na zasadzie, bo ja posiadam, no ale możecie mi uchylić. Nie, że to jest tak naprawdę jego immunitet, tego dziennikarza, jest integralną częścią prawa do informacji. I to nie jest zależne w zasadzie od dziennikarza, ile jest to związane, wpisane w kanwę wykonywanego przez niego zawodu i to, jaką estymą cieszyć się powinien w oczach społeczeństwa. I jeszcze mamy sprawę przeciwko Luksemburgowi i przeciwko Belgii. Dokładnie, znowu jest kwestia informacji, które wyszły w ramach z kolei też śledztwa dziennikarskiego i tutaj Trybunał mówi, no zaraz, zanim pójdziecie i będziecie robić kipisz w redakcjach i tak dalej, no to możecie podjąć inne działania, a mianowicie, że na przykład przesłuchanie odpowiednich urzędników, czyli próba łamania od razu tajemnicy dziennikarskiej, to jest droga na skróty. Innymi słowy, trzeba zobaczyć, czy da się to po prostu, czy to jest jedyne rozwiązanie, jedyna metoda. To są te rozstrzygnięcia, gdzie chroni się dziennikarzy, ale są też takie rozstrzygnięcia, gdzie tych dziennikarzy się nie chroni. Tutaj przede wszystkim może zwrócę uwagę na dwa czy trzy. Jeden charakterystyczny przeciwko Danii. Sprawa dotyczyła nakazu ujawnienia materiału pozyskanego przez dziennikarza przy zbieraniu informacji dokumentujących zjawisko pedofilii w Danii, który to dziennikarz działał pod przykryciem i włączył się w środowisko pedofilii. Dziennikarz odmówił dostarczenia odpowiednich dokumentów, tego co ujawnił, no i Trybunał stwierdził, że ten nakaz sądowy, czyli zmuszanie go do ujawnienia źródeł, stanowi proporcjonalną ingerencję w nawet immunitet, który on posiada, tajemnicę, z której korzysta, no, z uwagi na już tutaj dobro publiczne wyższego rzędu. Również to była ta sprawa i Holandia. Tutaj mieliśmy sytuację z kolei, kiedy spółka wniosła skargę, podnosząc, że była zmuszona do przekazywania miejscowym władzom lokalnym płyty CD z materiałami rejestrującymi nielegalny samochodowy wyścig uliczny, który miał miejsce 7 lat temu. Były robione zdjęcia i na kanwie pod zdjęciami artykuł prasowy. No i w związku z powyższym organy ścigania zażądały, żeby spółka, znaczy żeby gazeta, żeby wydawnictwo dostarczyło im wszystkie zdjęcia. Tutaj redakcja odmówiła i w związku z powyższym zostały dokonane oczywiście czynności mające na celu przymusowe odebranie tych płyt. No, również tutaj Trybunał uznał, że powoływanie się w tym zakresie na tajemnicę, no trudno mówić, żeby była ochrona jakiejś szczególnych źródeł, bo to były charakterystyczne zdjęcia z pewnego widoku, jeżeli tak można powiedzieć, bo obejmująca osoby uczestniczące, czyli niezidentyfikowaną liczbę osób, jeżeli tak można powiedzieć. A poza tym jeszcze jak gdyby była kwestia tego, jakie to zrodziło skutki, a mianowicie tego rodzaju, że w momencie, kiedy zostały pobrane te płyty CD, policji zasadniczo pomogły w zidentyfikowaniu sprawców wielu innych przestępstw. Dlatego też Trybunał, ale co trzeba warto zaznaczyć, tylko jednym głosem uznał, że nie doszło do naruszenia tutaj Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I zupełna świeżynka, jeżeli tak można ująć, a mianowicie rozstrzygnięcie również przeciwko Holandii 19 czerwca tego roku.
tutaj jest kwestia tego rodzaju, że w miejscowości holenderskiej, której nazwy nie wymówię, miało miejsce kilka terrorystycznych ataków bombowych. I do redakcji nadszedł list od rzekomych sprawców zamachu. Redakcja natomiast zamieściła w oddawanym akurat do druku komunikat, że w następnym ukaże się publikacja owego listu. W związku z powyższym oczywiście do tej redakcji zawitała policja, która dokonała przeszukania. Zanim przystąpili do tego przeszukania, po prostu zażądali wydania dobrowolnego tego listu. Dopiero po oświadczeniu, że listu nie ma, przystąpiono do przeszukania. Śledczy zabrali komputery i inne przedmioty. Nazajutrz jeden z redaktorów zakomunikował, że list został zniszczony tuż po jego nadejściu do redakcji pisma. Trybunał uznał, że w takim przypadku informator, bo to chodziło może nawet nie tyle o dziennikarzy, no trudno powiedzieć, bo tutaj jest to bardzo płynne, że w takim przypadku informator, który przyznaje się do popełnienia czynu zabronionego, kryminalnego, szuka rozgłosu, ale pod ochroną tajemnicy dziennikarskiej, która gwarantuje mu anonimowość, stwarza możliwość uniknięcia odpowiedzialności. W tym układzie nie można mówić po prostu o tym, że ten autor, informator nie podlegał zwyczajowej ochronie źródła dziennikarskiego. To jest takie jedno z nowszych rozstrzygnięć Trybunału w tym zakresie. I to tyle, jeżeli to chodzi o taki poślizg, że tak powiem, międzynarodowy. Natomiast wracając do naszych tutaj rozwiązań krajowych, to ja zwrócę uwagę na w zasadzie dwa zagadnienia. Pierwsze zagadnienie to jest o pewnej wzajemnej relacji, która ma miejsce między artykułem 225 a 226, czyli oczywiście sławetny kazus wydarzeń, które miały miejsce całkiem niedawno w wiadomo jakiej gazecie, czyli we Wprost, związane z odebraniem sławetnego laptopa. No i proszę Państwa, tutaj to ja powiem w ten sposób, że to nie jest jakaś pierwszyzna, że tak to ujmę, z uwagi na to, że spokojnie sobie Państwo w internecie znajdą informacje ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która już w 2010 roku wystosowała odpowiednie pismo do prokuratora generalnego, ponieważ adekwatna sytuacja, taka jaka miała miejsce w ramach tego, co się działo we Wprost, również w 2010 roku działania zostały podjęte przez prokuratora wobec spółki Press Publica, wydawcy gazety Giełda Parkiet. I tutaj zażądano od tegoż wydawcy zabezpieczenie i wydanie danych znajdujących się w systemie informatycznym spółki w postaci treści, wiadomości, poczty elektronicznej na kontach użytkowanych tutaj dziennikarzy i tak dalej. Było tutaj również wniesione zażalenie, które nie zostało przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy uwzględnione. Właściwie jeżeli się to przeczyta, to dokładnie można powiedzieć, że się ma takie same refleksje, jakie miały miejsce w przypadku tych wydarzeń, które były w gazecie łącznie Wprost, łącznie z zażalenie później wniesione. No bo cały problem sprowadza się do tych dwóch przepisów. Niestety ich nie wyświetlimy, bo nie byłam na tyle sprytna, żeby pomyśleć o tym. W każdym bądź razie, proszę Państwa, te dwa przepisy, jaka jest różnica między nimi? Ten pierwszy, czyli ten, o którym mówi artykuł 225, to on przewiduje najogólniej rzecz biorąc, że tak zarówno prokurator, jak i sąd, ale jesteśmy na etapie w tym momencie, dajmy na to prokuratora, bo tutaj nas bardziej interesuje postępowanie przygotowawcze. W każdym bądź razie można dokonać oczywiście przeszukania, co się odbywa najogólniej rzecz biorąc w ten sposób, że przede wszystkim najpierw żądamy dobrowolnego wydania rzeczy. Jeżeli nie, no to dopiero przystępujemy do tego przeszukania i odebrania rzeczy. I układ jest tego rodzaju, że jeżeli takie postanowienie zostanie wydane przez organy ścigania, to oczywiście policja udaje się na miejsce celem wykonania tychże czynności. No i teraz jest układ tego rodzaju, że jeżeli na miejscu okaże się, że ta osoba podaje, mówi, że kierownik tej instytucji, osoba, do której dokonano tego zatrzymania, osoba, której się przeprowadza przeszukanie i tak dalej, bo to jest nieistotne, a mianowicie oświadczy, że wiadomości objęte są tajemnicą zawodową lub inną tajemnicą prawnie chronioną, to, co należy. Organ przeprowadzający czynność przekazuje niezwłocznie pismo lub inny dokument bez jego opieczętowania prokuratorowi lub sądowi w opieczętowanym opakowaniu. Czyli stąd wniosek, że jeżeli policja poszła i na miejscu tego przeszukania uzyskuje informację, że jest to objęte tajemnicą, to powinna to włożyć do odpowiednio
zapieczętowanego dokumentu i to przekazać prokuratorowi, nie zapoznając się z jego treścią, bo zabiera się teoretycznie to, co jest przydatne, to, co jest potrzebne, a nie wszystko. No i prokuratura uważała, że na podstawie tego przepisu może to uczynić i zrobić. Ale jest kolejny przepis, następny, ten artykuł 226, który mówi o tym, że jeżeli chodzi o wykorzystanie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową jako dowodu w postępowaniu karnym, stosuje się wtedy odpowiednio m.in. artykuł 180, czyli tajemnicę, ochrona tajemnicy dziennikarskiej. I układ był tego rodzaju, że pełnomocnik tutaj wprost przyjmował sytuację, że skoro prokuratura chce zabrać laptop, w którym wie, że są tajemnice objęte, znaczy są informacje objęte tajemnicą dziennikarską, to zanim wyda postanowienie w tym przedmiocie, to najpierw powinna wcześniej uzyskać zgodę na w ogóle dokonywanie czynności w tym zakresie ze strony sądu. Czyli tak naprawdę tutaj powinien działać sąd, ponieważ w przeciwnym bowiem razie jest to obejście po prostu najogólniej rzecz biorąc zakazu. Prokuratura uważa po prostu odmiennie. Czyli innymi słowy, prokuratura uważa, że artykuł 225 daje jej nieograniczone pole manewru, może zabierać wszystko, łącznie to, co jest objęte tajemnicą. Natomiast tajemnica zawodowa ma różne swoje aspekty, dlatego że są również te szczególne tajemnice zawodowe, a o szczególnych tajemnicach zawodowych mówi artykuł 226, tak? Czyli tutaj jest ta rozbieżność, bo tajemnica, no Boże Święty, tajemnica to jest nawet, nie wiem, tajemnica jest bankowa, telekomunikacyjna, statystyczna, lekarska, ale to jest akurat szczególna, ale jest też na przykład, nie wiem, pełno jest tych tajemnic w zasadzie. Handlowca na przykład, to jest ta zwykła i wtedy faktycznie 225 powinien działać. Ale jak się pojawiają te szczególne, ujęte w ramach artykułu 180 paragraf 2, lekarska, dziennikarska, notarialna, radcowska i tak dalej, a to wtedy nie. To wtedy trzeba odsyłać do interpretacji z artykułu 226. I na tym się po prostu rozjeżdża dwie interpretacje. I o tym w tym piśmie Helsińska Fundacja między innymi mówiła i monitorowała już wtedy do prokuratora generalnego, no ale jak się okazuje, to nie przynosi spodziewanego efektu. Ponieważ no, cały czas, jak gdyby prokuratura się tłumaczyła, że oni chcą tylko zabrać ten laptop. No ale no po co zabrać? No po to chyba, żeby się zapoznać z jego treścią. A my wiemy, że tam już jest tajemnica dziennikarska, nie jakakolwiek. A z treścią tam, a to już się może zapoznać tylko sąd w tym zakresie. W związku z powyższym, no tutaj proszę Państwa jest oczywiście w pewnym zakresie niedomówienie, jest rozbieżność. Praktyka, jak mówię, w zależności, jaki jest punkt widzenia, czy prokuratora, czy adwokata, więc możemy tutaj manewrować tymi dwoma przepisami, bo one po prostu ze sobą nie są zespolone najogólniej rzecz biorąc w tym zakresie. Poza tym oczywiście możemy się również tutaj odwołać do tych orzeczeń, o których wspomniałam, te ze Strasburga, który to Trybunał mówił, że taka praktyka jest zawsze, nawet uznał ją w pewnych sytuacjach za dużo groźniejszą niż żądanie ujawnienia informatora skierowane bezpośrednio do dziennikarza. Poza tym, proszę tutaj zwrócić uwagę, to, że to zachowanie prokuratury było oceniane w sumie, bo zażalenie zostało złożone, było oceniane przez sąd post factum. Po całym tym zdarzeniu. Oczywiście powinno być przed. Czy w ogóle powinni mieć zielone światło, aniżeli robić ten raban. Oczywiście można by było powiedzieć, że są pewne sytuacje nadzwyczajne, jakieś działanie naprawdę w stanie wyższej konieczności, tak? I to jest faktycznie kwestia zapobiegania, ale jakimś szczególnie, nie wiem, nadzwyczajnym przestępstwom, no nie wiem, terroryzmowi albo jakiemuś innemu, które no, rzadko kiedy bym powiedziała występuje. Ale w każdym bądź razie tutaj jest też problem z tym, że niestety następuje ta ocena zachowania prokuratury post factum. I mało tego, to też w tym piśmie Helsińska Fundacja Praw Człowieka wypomina, wskazuje, że to
ta ocena dokonywana przez sąd, ona z reguły tak naprawdę skupia się wyłącznie na formalnej poprawności. Czy z punktu widzenia formy wszystko było zachowane, czy było wydane postanowienie, czy przez podmiot uprawniony i tak dalej. Natomiast nie podejmuje się w ogóle oceny, czy zachowanie merytorycznej oceny działalności prokuratury, czy takie zachowanie w ogóle było uzasadnione, czy było uprawnione. Czy w świetle zebranych dokumentów tak prokuratura powinna postąpić? I to jest w zasadzie tutaj zgrzyt na kanwie tych dwóch przepisów. Natomiast oczywiście jeszcze jest druga problematyka, która się tutaj pojawia, czyli ta, która jest związana z funkcjonowaniem, wzajemną relacją między artykułem 180 a tajemnicą oczywiście zawodową, dziennikarska zawodowa, a prawem prasowym. Przede wszystkim, proszę Państwa, zakres przedmiotowy, trzeba to interpretować szeroko, nie wąsko, czyli tajemnicą dziennikarską objęte jest nie tylko to, co jest związane z bezpośrednio podejmowanymi czynnościami w tym zakresie, ale i również to, co niejako przy okazji ów dziennikarz z racji wykonywanego się dowodu, się dowiedział. Trzeba zwrócić uwagę na to, co też już trochę po części wypłynęło z tych orzeczeń Trybunału, że przesłanki uchylenia tajemnicy dziennikarskiej są bardzo płynne i ocenne. One są dwie aktualnie, czyli niezbędność dla dobra wymiaru sprawiedliwości i niemożność ustalenia okoliczności na podstawie innego dowodu. Jeżeli chodzi o to dobro wymiaru sprawiedliwości, znowu każdy ma swoją definicję pojęcia tego dobra wymiaru sprawiedliwości, natomiast generalnie rzecz biorąc przyjmuje się, że chodzi o potrzebę ustalenia prawdy obiektywnej, bo faktycznie kodeksem rządzi zasada prawdy obiektywnej, zasada prawdy materialnej, artykuł 2, paragraf 2. Jeżeli chodzi o tam drugi aspekt, niezbędność, to tu jest uchwała. Tu jest uchwała Sądu Najwyższego. Ona jest stara, bo to ona jest z 19 stycznia 1995 roku. 1 KZP 15/94. Z tym, że ta uchwała, co nam mówi, niezbędność oznacza, że jest niemożliwość dokonania ustaleń przy pomocy jakichkolwiek innych środków dowodowych przy jednoczesnym wyczerpaniu istniejących w wydanej sprawie źródeł dowodowych. Innymi słowy, no to po prostu ten sąd jest postawiony już tak pod murem, że już po prostu nie ma żadnego innego rozwiązania. Jest to nawet i rozsądna interpretacja, ale ta uchwała, proszę pamiętać, ona zawiera dwie tezy. Ja przytoczyłam tylko jedną, a druga teza to jest ta, o której już wspomniałam na samym początku, to jest ta, jaka jest relacja między artykułem 16 a prawa prasowego, a artykułem 180 kodeksu postępowania karnego. No i to niestety sąd tutaj wychodzi z założenia, najwyższy, i trzyma się tego stanowiska od 95 roku, że rozwiązanie przyjęte w kodeksie postępowania karnego jest rozwiązaniem szczególnym. Regulacja prawa prasowa jest ogólna. Mimo, że tak jak powiedziałam, to są dwie ustawy, czyli akty prawne o tej samej randze. Czyli stosuje tu metodę lex specialis, droga do lex generali i więc uważa, że kodeks postępowania karnego uchyla tajemnicę dziennikarską w wydaniu prawa prasowego, która jest zdecydowanie szersza. Albo przynajmniej nie do końca spójna z artykułem 180. Natomiast tutaj zapewne panowie mecenasi rozwiną, albo mogą rozwinąć też wątek, że my również się jako adwokaci borykamy z tym samym problemem, ponieważ na gruncie ustawy prawo o adwokaturze jest ten sam problem w aspekcie tajemnicy adwokackiej, nie obrończej, adwokackiej. Też Sąd Najwyższy przyjmuje, że dokładnie, my jesteśmy też lex generali, tak? A sąd jest lex specialis, czyli KPK niestety uchyla działanie tych tajemnic. To jest to. Oczywiście, proszę Państwa, jeszcze pewne rzeczy. Trzeba zwrócić uwagę, no i tutaj chwała, że tajemnicę dziennikarską w trybie artykułu 180 uchyla tylko sąd. No, faktycznie, pełen szacun, że tak powiem. Dobra, uchyla, ale na tą decyzję przysługuje zażalenie. Okej, ale co jest dalej, co się pojawia? Czy jeszcze jakie aspekty się tutaj pojawiają? Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania tego postanowienia. Czyli jeżeli ten dziennikarz jest na sali rozpraw i sąd decyduje o uchyleniu,
to co? No, on nie jest związany jakąś tam zapowiedzią, że ja jako dziennikarz wniosę zażalenie. Nie, od razu może go zacząć przesłuchiwać. Czyli to zażalenie to jest lipa, najogólniej rzecz biorąc, w tym zakresie, no bo jest puste. No, co innego faktycznie, jeżeli to jest w ramach postępowania przygotowawczego, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ono się ślimaczy pod tym względem, no bo prokurator musi wystąpić do sądu, sąd musi to uchylić. Ja wpływa, no już prokurator dostaje zielone światło, w międzyczasie dziennikarz wnosi to zażalenie, później się wymiksuje kilka razy brakiem nieobecności, zwolnieniami i tak dalej. No więc istnieje szansa, że to zażalenie zostanie rzeczywiście rozpoznane. Ale jeżeli jest to postępowanie przed sądem, jak powiedziałam, dziennikarz przychodzi, zasłania się tajemnicą, sąd na posiedzeniu bez udziału stron przychodzi, ogłaszam, uchylam tobie tajemnicę dziennikarską, masz prawo się żalić, oczywiście, jak najbardziej, no ale sorry, winę tu, zaczynamy przesłuchiwać. To jest na tej zasadzie, w tym zakresie. No i teraz tak, oczywiście ten dziennikarz może pójść w zaparte i powiedzieć, że nie, że w takim razie on się będzie żalił, czeka na rozstrzygnięcie sądu wyższej instancji i tak dalej. No to niestety tutaj można powiedzieć jest efekt pod tytułem kary porządkowe. Kary porządkowe przewidziane w kodeksie postępowania karnego, jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia składania zeznań, to czeka go możliwość wymierzenia zastosowania wobec niego kary pieniężnej. W chwili obecnej maksymalna taka kara to jest 10 tysięcy złotych, czyli notabene nie taka mała. A jak będzie bardziej uparty, no to może skruszyć tej postaci, że możemy go po prostu skierować do, Boże Święty, na, jak to się nazywa, areszt. Areszt porządkowy maksymalnie do 30 dni. Więc sobie może posiedzieć i pomyśleć nad tym, czy gra jest warta świeczki. Tutaj trzeba powiedzieć tylko i wyłącznie to, że w swoim czasie tutaj nawet pierwszy prezes Sądu Najwyższego powiedział, żeby tutaj zrobić zmianę w tym zakresie, że faktycznie dopóki, jeżeli ktoś się żali, ma tą szczególną tajemnicę zawodową, lekarską, dziennikarską, notarialną, radcowską, adwokacką, bo to jest cały artykuł 180, paragraf 2, w przypadku tych tajemnic, żeby faktycznie istniała możliwość wstrzymania wykonania tego postanowienia do czasu rozpoznania tego zażalenia. Tak postulował pierwszy prezes Sądu Najwyższego, ale ten projekt, proszę Państwa, przepadł, najogólniej rzecz biorąc. I ostatnia już, no w zasadzie ostatnia, bo już nie będę więcej mówić. Jeszcze ostatnie kilka rzeczy. A mianowicie, proszę Państwa, artykuł 180, paragraf 3, to jest zakaz bezwzględny. On mówi, że w ogóle nic nie można mu tam, jeżeli jest zakaz, jest to zakaz zwalniania dziennikarza od obowiązku zachowania w tajemnicy danych umożliwiających identyfikację, czyli to jest tak naprawdę powielenie, nie będę tego czytała, powielenie artykułu 15 i 16 w tym zakresie. Ten zakaz ma charakter bezwzględny, czyli zwolnienie dziennikarza od obowiązku tajemnicy, owszem, może nastąpić, ale też ma swoje granice ujęte oczywiście w paragrafie 3. I tutaj Sąd Najwyższy również powiedział, że to nie można tak, żebyśmy tutaj próbowali obchodzić w tym zakresie ten zakaz. Tym niemniej jest problem. A co jak sam dziennikarz będzie z własnej woli mówić na ten temat, tak? Czy tutaj powinna być nastąpić jakaś reakcja sądu, czy sąd po prostu nie chce mówić, to proszę bardzo, tak? Nie ma sprawy, jest wolność słowa przecież, jakby nie było. Więc są dwa orzeczenia, o dziwo, tego samego organu, czyli Sądu Najwyższego. Jedno wydane w 2004 roku, 15 grudnia 2004 rok, 3 KK 278/04. I tak, i sąd mówi, a proszę bardzo, skoro sam dziennikarz nie zasłania się tajemnicą dziennikarską, no to o co chodzi? Proszę bardzo, to w tym momencie sąd przyjmuje tego rodzaju zeznania do wiadomości, notuje skrupulatnie, a następnie je wykorzystuje w sposób perfekcyjny. Po czym, proszę Państwa, w rok później w sprawie niejakiego Rywina sąd wydaje zupełnie inne rozstrzygnięcie. Mówi, o nie, w momencie kiedy dziennikarz chce ujawniać, dziennikarz de lege lata nie może sam się zwolnić z tajemnicy dziennikarskiej. Dziennikarz nie może nie zasłaniać się tajemnicą dziennikarską. I to automatycznie powoduje, że także i sąd powinien w tym momencie zareagować odpowiednio, bo też powinien stać na straży zakazów dowodowych, a
ten artykuł 180 jest zakazem dowodowym. Ja do końca nie wiem, ponieważ z orzeczenia nie wynikało, co dokładnie chodziło, który to dziennikarz, że tak powiem, nadawał na tego tutaj oskarżonego, właściwie teraz aktualnie skazanego, w jakich to było okolicznościach, ponieważ z uzasadnienia tego to nie wynikało. Natomiast teza jest tak właśnie sformułowana i teraz podobnież to stanowisko dominuje, czyli że po pierwsze, dziennikarz w tym momencie może się sam narazić na odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy, a zaś zawodowej, zaś sąd nie będzie mógł wykorzystać tych zeznań, jako że zostały one w tym momencie stwierdzone w sposób niewłaściwy. Znaczy uzyskany w sposób niewłaściwy. I jeszcze właściwie dosłownie już trzy rzeczy na zakończenie. Proszę Państwa, kwestia billingów, czy to jest tajemnica dziennikarska? Nie jest, bo uważa się, że billing to jest w ogóle dokument wytworzony przez operatora sieci telekomunikacyjnej. W związku z powyższym nie jest objęty tajemnicą, jest tylko to tajemnica zawodowa operatora, którą sobie prokurator bez problemu uchyla na wszystkie możliwe sposoby. I uważa się również, że nie jest to obejście zakazu, czyli dotarcia do źródła, bo to jest tylko informacja, jakie były połączenia wykonane. I w zasadzie teraz tak, i właściwie na końcu może jeszcze jedna rzecz. Nie obowiązuje u nas, jak Państwo doskonale wiedzą, konstrukcja owoców zatrutego drzewa. Czyli jeżeli dowód został pozyskany w sposób nielegalny, to że on nie może być wykorzystany. Tak? Może, w naszym systemie prawnym może być wykorzystany. Ma być zmiana rewolucyjna od 1 lipca 2015 roku. Wchodzi nowy przepis, artykuł 168a, który mówi o tym, że jeżeli, to ja jednak muszę zobaczyć do przepisu, bo już go na pamięć jeszcze nie pamiętam. Ale przepis mówi 168a. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego dla celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w artykule 1, paragraf 1 kodeksu karnego. Proszę Państwa, taki prosty, bo tak się zastanawiałam, jaki Państwu podać przykład, ale najbardziej prosty i akademicki, to jest to, że na przykład ten dziennikarz zdradził tajemnicę dziennikarską, pozostał pobity przez, bym powiedziała, odpowiednie organy. No i w chwili obecnej, jeżeli by to zrobił, to jest wszystko okej. Okay. Od 1 lipca już nie. Jeżeli coś zostało uzyskane za pomocą czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo, to w tym momencie nie będzie mogło być wykorzystane w tym postępowaniu karnym, niezależnie z czyjej inicjatywy właściwie te czynności były podjęte. Z tym, że proszę Państwa, tutaj jest problem, że tak, musi być to przestępstwo, czyli nie czyn zabroniony, tylko przestępstwo. To jest zupełnie inne tutaj działanie, bo pojęcie czynu zabronionego jest pojęciem większym, szerszym, aniżeli przestępstwo, czyli to jest tam kwestia win, społecznej szkodliwości i innych takich tam rzeczy. No dobra, to jest raz, ale kto ma stwierdzić to przestępstwo? Co ma zrobić sąd, jak na przykład dojdzie do wniosku, że faktycznie było nielegalne pozyskanie dowodu? Co, sam ma to rozstrzygnąć w tym zakresie? Zawiesić postępowanie? Poczekać na rozstrzygnięcie kogoś innego? Sam ma wystąpić z prośbą do prokuratury, żeby tutaj jak gdyby podjęła jakieś tam kroki w tym zakresie? To zacznie rodzić problemy, bo faktycznie się ustawodawca zastanawia, czy już czegoś w tym zakresie nie zmienić. Mimo, że jeszcze nie weszło w życie. Ale tym niemniej to, proszę Państwa, to są takie jakieś takie luźne informacje na zasadzie pewnych takich kluczowych zagadnień, które akurat zwróciłam uwagę. Także ja ze swojej strony dziękuję. Pięknie dziękuję, proszę Państwa. Myślę, że ta tematyka, o której Pani doktor mówi, jest bardzo, bardzo szeroka. Dotknęliśmy pewnej materii, a pewnie można o tym jeszcze długo, długo mówić. Zgodnie z planem konferencji teraz głos przekazuje mikrofon, chociaż mikrofon już ma, to symbolicznie przekazuje mikrofon panu mecenasowi Zimisławowi Gintautowi. Myślę, że pan mecenas znakomicie poprowadzi tę dyskusję i zachęci państwa do udziału w niej. Dziękuję bardzo, witam państwa bardzo serdecznie. Gratuluję, że wszyscy chcemy tutaj być i chcemy dalej dyskutować. O to nam jako organizatorom chodziło. Zanim przekażę Państwu możliwość zabierania głosu i zadawania pytań, to parę reguł, żebyśmy nie popadli, broń Boże, w jakiś
konflikt, albo nie daj Boże, żeby nie skończyło się z zniesławieniem. Będę prosił, abyście Państwo korzystali z tego prawa bardzo oszczędnie. Jeżeli będzie to przekraczało normę kilku minut, będę delikatnie zwracał uwagę. Jeśli będzie to się przedłużało, będę prosił o przekazanie innym dyskutantom mikrofonu, jako że wszyscy mamy prawo zabrać tutaj głos. Proszę Państwa, tytułem wprowadzenia mogę potwierdzić, że te niezwykle ciekawe trzy wystąpienia zobrazowały nam, jak, na jakim początku właściwie dyskusji jesteśmy w tych sprawach dotyczących przede wszystkim tajemnicy dziennikarskiej, adwokackiej, ale i zniesławienia, co się łączy też z tą tajemnicą. Muszę powiedzieć, że nareszcie oba środowiska inteligenckie zostały połączone z zagrożeniem tajemnicy z naszej zawodowej, jako że dostrzegałem przedtem, że dziennikarze nie do końca rozumieją istotę tajemnicy adwokackiej, ale dostrzegłem też po wybuchu ostatnich zdarzeń, że nie wszyscy z kolei adwokaci rozumieją, co to znaczy tajemnica dziennikarska i w związku z tym te połączenie tej problematyki wydaje się to być bardzo ważne. Pytania, które tak naprawdę wszystkie trzy wypowiedzi stawiają, to jest, chcę powtórzyć za tytułem niewygłoszonego odczytu, artykuł 212 Kodeksu karnego jako narzędzie zastraszenia dziennikarzy. Jest narzędziem, czy nie jest narzędziem? Tutaj mieliśmy już głos, że chyba jest narzędziem, ale przedtem mieliśmy głos również, czy w ogóle powinien być artykuł 212. Czy on w dzisiejszego rozwoju cywilizacyjnego jest nam potrzebny. Czy on chroni społeczeństwo, czy on chroni władzę przed społeczeństwem, a może władzę dla zdobycia władzy nad społeczeństwem. Wydaje się, że ilość pytań, która się tu pojawia, jest olbrzymia. Tematyka podjęta chociażby w aspekcie myślenia, czy myślimy, jak myślimy lokalnie czy globalnie. Okazuje się, że jak myślimy globalnie, to wszystko jest w porządku. Jak zaczynamy myśleć lokalnie, to chcemy penalizacji, chcemy władzy, chcemy palcem wskazywać, co można pisać, czego nie można pisać. Chcemy chronić naszą prywatność i chcemy, żeby nasza wolność wypowiedzi była pełna, ale chcemy też również odpowiedzialność tych, którzy tą wolność nadużywają. Jak mamy to robić? Czy prawem karnym, czy może jednak cywilnym, a jeżeli cywilnym, to w takim razie może trzeba w tym kierunku dokonać zmian, aby ta procedura była troszkę inaczej ustawiona i na przykład nie kosztowała na początku nic. To są te pytania, które ja pozwoliłem sobie jakby dostrzec, natomiast oddając już Państwu głos, bardzo proszę, kto z Państwa chciałby się bardzo proszę, prosiłbym również, żebyście Państwo się przedstawiali, bo ile rozumiem, jest to nagrywane, więc podanie swojego imienia, dobry Państwu. Andrzej Dramiński, jestem wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, a więc na Warmii. Tak się składa, że jestem i dziennikarzem, też tutaj właśnie współredaguję bez wierszówki, które Państwo macie tutaj do pełnej dyspozycji na korytarzu. Tak się właściwie tutaj skromnie reklamuję, ale to też będzie adrem, bo powiem też właśnie z jakiego powodu, ponieważ tutaj akurat piszę o prawie Temida kontra właśnie dziennikarze, akurat o dwóch tutaj takich właśnie procesach sądowych. I teraz tak, już bardzo w takim razie króciutko, w ogóle to bardzo dziękuję i Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, i panu redaktorowi Świetlikowi, i państwu tutaj, i panu mecenasom, oczywiście adwokatom i także tu panią właśnie naukowcom, ponieważ są to właściwie szalenie, że tak powiem, ważne sprawy. Natomiast się trochę boję, że może nie do końca się rozumiemy. A zaraz powiem, o co mi chodzi. Otóż, proszę państwa, niestety jest taka sprawa, że tutaj, bo pan redaktor Świetlik właśnie mówił o tak zwanej, o praktyce sądowej, czy też, że sądy się będą właśnie zachowywały albo tak, albo też inaczej. I to jest w ogóle nieprawda, ponieważ jak gdyby sąd, jak państwo też właśnie wiecie, że działa jednak w ramach proszę państwa, przepisu. Artykuł właśnie 212, my dyskutujemy, obowiązuje. I też niestety, ale ta zasada, że dajcie mi człowieka, prawda, a ja wynajdę i paragraf i go skażę, to w pełni to się tutaj absolutnie realizuje. Ja w tym piśmie, proszę państwa, bez wierszówki, ja piszę o takim kazusie pana redaktora Andrzeja Pieślaka z Lidzbarka Warmińskiego. On prowadzi to właśnie na blogu, a mianowicie nasz Lidzbark.
i opisał w dwóch publikacjach sytuację starosty Lidzbarskiego. W pierwszej mu zarzucał, że się odbyło pożegnanie szefa Straży Pożarnej, Powiatowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim. No nie wiadomo właściwie za jakie tam, prawda, pieniądze, że tam były też osoby, które już uprzednio były skazane karnie i tak dalej, i tak dalej. No i tam, ale w każdym razie nie było jak gdyby właściwie tam takiego zarzutu, że ten pan starosta, no, że się zachował właściwie tak jak gdyby źle albo że coś. Tylko chodziło o to, skąd były te pieniądze. A drugi artykuł to był taki, że na pytanie pana dziennikarza starosta odpowiedział i powołał się na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i tam i nie uwzględnił zmiany. I dziennikarz napisał, że nie zna się na prawie, że też go obowiązuje prawo, że jak taka w ogóle osoba może pełnić, że może pełnić właśnie funkcję publiczną. A ponieważ znam tę sprawę od kulis i wiem, że mecenas, że pani radczyni prawna do tej sprawy właśnie chciała podejść jak gdyby z dwóch stron, o czym też tutaj mówiła pani doktor, a mianowicie co ma większą siłę rażenia, czy prawo cywilne, czy prawo karne. Oczywiście, że prawo karne. I chociaż w tej sprawie też się tutaj zastanawiano, czy może być to tutaj sprawa o ochronie dóbr osobistych, a więc artykuł 23 i 24 kodeksu cywilnego, to zdecydowano się właśnie na 212, bo to faktycznie, że wisi jak siekiera, poza tym to, co też tutaj już mówili państwo, że to jest sprawa po prostu karna, a więc jest sankcja, ma też to absolutnie inny w ogóle wydźwięk społeczny. I proszę państwa, teraz właśnie ja dlatego też tutaj mówię i odnoszę się do tego, co powiedział pan redaktor Świetlik o tym takim, powiedzmy, jak sądy na to patrzą. Sąd ma po prostu przepis i musi go zastosować. Nie, panie redaktorze, też się pan myli, ale ja teraz panu powiem, myli się pan. Nie, nieprawda, myli się pan. I proszę pana, i zaraz jeszcze też powiem. Otóż jeżeli chodzi akurat o ten nieszczęsny, proszę pana, właśnie 212, to tam w tym właśnie zapisie, zresztą to, co też było, są bardzo wyraźne dwie takie właśnie przesłanki, że może go narazić tam, prawda, jak gdyby na utratę wykonywania zawodu i jest też jeszcze, prawda, jedna. I chodzi akurat o to, że jest to po prostu bardzo naprawdę ścisłe, ale bo co chcę jeszcze też tutaj powiedzieć, bo dlaczego tak z panem po prostu polemizuję już od razu. Otóż sąd się zabrał do tego w ten sposób, że skazał po prostu dziennikarza, czyli że w pierwszej instancji sąd rejonowy właśnie w Bartoszycach po prostu go skazał i jednak uznał oczywiście, że było to właśnie zniesławienie. A mianowicie, ja tu jeszcze raz się teraz takim się cofnę, o 212, a mianowicie, że poniżyć ją w opinii publicznej i to jest właśnie to pierwsze, a drugie to utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Jaka w ogóle to jest interpretacja? Już. A druga instancja, proszę państwa, uwolniła dziennikarza od pierwszego tego właśnie zarzutu, a więc tam od pieniędzy i na powiatowego i na to właśnie pożegnanie tego akurat tam powiatowego szefa straży, ale przy drugim zarzucie uznała jego w ogóle winę i dziennikarz tutaj, tenże też jednak właśnie Pieślak się najbardziej oburzył, natomiast uznała, że z powodu znikomego tam społecznego, prawda, zagrożenia i wydźwięku uniewinnia go też od tej kary. Natomiast i już ostatnie zdanie. Co najgorsze, że dziennikarza po prostu skazano na roboty społeczne na 30 godzin. I wyobraźcie sobie teraz właśnie państwo, że miasteczko ma gdzieś, no powiedzmy, że 20 tysięcy i dziennikarz nagle, którego po prostu znają absolutnie wszyscy, idzie, nie wiem, i kopie doły albo tam jakiś, prawda, on też wyrzuca śmieci. To jest właściwie, że tak powiem, to akurat, co jest najgorsze. Ja na tej sali w ogóle setki razy słyszałem, bo byłem akurat na trzech właśnie zjazdach delegatów SDP, o 212, że go właściwie no znieśmy i tak dalej. Skoro jest tak też silne lobby, właśnie to samorządowe, a dlaczego w takim razie nie dziennikarskie? Gdzie są nawet też właściwie, że tak powiem, i dziennikarze w Sejmie, a dlaczego w takim razie przecież, że tak powiem, absolutnie właśnie nie kandydują? Kto bierze na przykład też udział właśnie w komisjach sejmowych, bo tutaj się, że tak powiem, dzieją po prostu najistotniejsze rzeczy.
a chyba ani właściwie też SDP, ani też nasze środowisko w ogóle tym się nie zajmuje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Sekundę. Bardzo, potem będziemy odpowiadać. Bardzo proszę. Najpierw pytania, potem my i zakończymy. Tak, dziękuję. Ty pani się mogła przedstawić, przepraszam. Mira Goszał. Mam do państwa proste, ale chyba bardzo ważne pytanie. Dlaczego tak było, że redakcja Wprost musiała oddać większość taśm prawdy do prokuratury? Dlaczego my, jako ludzie, którzy czytają gazety i oglądają telewizję, dlaczego myśmy mogli tylko odsłuchać 4 rozmowy podsłuchane, a większość z nich, tych rozmów było utajnione? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Gdy pan się przedstawił. Ja będę przekazywał. A, dobrze. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? No, zachęcam. Bardzo proszę. A potem paneliści. Marek Nadolski, Ateny. Prasa Polonijna. Ja proponuję po wypowiedzi redaktora Świtlika i pierwszego dyskutanta, żeby może właściwość terytorialną artykułu 212 ograniczyć do Warszawy. Nie, to się nie zgadza. Ale teraz mam takie pytanie po prostu. Ja bywam dziennikarzem, a nie jestem. Czy rzeczywiście właściwość terytorialna artykułu 2212 nie ma zastosowania do prasy polonijnej? Jak to jest? No bo jest poza granicami. Redagowana przez środowiska polskie w języku polskim. Jaka jest tutaj pragmatyka w tej sprawie? Kto z państwa chciałby zabrać głos? To może zanim się państwo zdecydujecie, to pan wiem, że się tak bym chciał. Proszę bardzo. Już jakby nie wchodząc w kwestię interpretacji, czy no, jestem w niekomfortowej sytuacji odpowiadania osobie, której nie ma na sali, no, ale mimo wszystko jednak powinienem. Więc już nie wchodząc w kwestie interpretacyjne, może jednak jeden bardzo krótki przykład. Niedawno, co prawda w procesie cywilnym, ale w Pabianicach sąd, w moim rodzinnym mieście swoją drogą, sąd uznał, że rysunek satyryczny naraził no, miejscową kierowniczkę placówki medycznej, spowodował utratę zaufania do niej przełożonych i utratę pracy. Więc to pole interpretacyjne jest bardzo, mam nadzieję, że w drugiej instancji to zostanie uchylone, ale to pole interpretacyjne jest bardzo szerokie. A wracając jeszcze jednak do zarzutu, który został nam postawiony przez nieobecnego tutaj pana Dramińskiego, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, podobnie jak inne organizacje typu Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, brały udział właściwie we wszystkich spotkaniach sejmowych i komisjach dotyczących możliwych zmian kodyfikacyjnych, przede wszystkim artykułu 212, łącznie ze spotkaniami z dwoma kolejnymi ministrami sprawiedliwości, którzy no, w jakimś stopniu byli tym zainteresowani. Natomiast no, dlatego zwracałem uwagę na ten lobbying, że nic to nie dawało. No, również tego rodzaju spotkań dokonywali wydawcy najważniejszych polskich mediów. Oczywiście środowisko dziennikarskie jest słabe, jest stosunkowo słabo zintegrowane, natomiast no, odpieram zarzut, że jest to w jakimś stopniu efekt naszego zaniedbania. Co więcej, śmiem twierdzić, że potrafimy tychże dziennikarzy integrować wokół pewnych idei, takich jak likwidacja artykułu 212, pomimo tak trudnej sytuacji na rynku prasowym. Dziękuję bardzo. Ja może tak spróbuję odpowiedzieć państwu na pytania, które państwo się zadali. Może zacznę od pańskiego, bo wydaje mi się być prostsze. Gdzie jestem zniesławiony? Tam, gdzie pan wydrukował, czy tam, gdzie ja przeczytałem o sobie? Więc zniesławienie tak naprawdę, ono nie zna granic.
istotą jest, gdzie pan, gdzie to przestępstwo nastąpiło. I tak można przyjąć na moją pamięć, nie jestem akurat karnikiem, ale że to również nastąpiło w miejscu, gdzie ja się z tym zapoznałem. Czyli czy gazeta jest wydana w Polsce, czy poza Polską, to może nie mieć żadnego znaczenia dla bytu przestępstwa. Inaczej, gdybyśmy wydrukowali w Holandii nakład, to byśmy powiedzieli, to idźcie do Holandii. Nie, nie, przestępstwo jest tu. Także zła wiadomość, ale nie, proszę przedtem, zanim by pan chciał z tego korzystać, to sprawdzić jeszcze u specjalisty, bo mogę się mylić. Natomiast wydaje mi się, że pani, postawiony przez panią problem, on nie jest w kontekście tego, co jest zabrane i nam ujawnione. Ponieważ problem tajemnicy dziennikarskiej, tak jak ja go pozwoliłem sobie poznać i żeby mieć pogląd, co się zdarzyło w redakcji Wprost, nie miano prawa zabierać materiałów. Nie miano prawa. To nie jest tajemnica dziennikarska zawodowa, ta, która może ulec wyłączeniu, to jest tylko tajemnica źródła. Ona jest pełna. Nie dotyczyła zabójstwa, nie dotyczyła handlu tych przestępstw, które są wymienione, że pozwalają na ujawnienie. W związku z tym i mówienie, że można zabrać, zalakować, żeby dać sędziemu, sędzia, jeśli otrzymuje informację, że to jest tajemnica adwokacka, to jest źródła, nawet nie może otworzyć tego, ponieważ popełnił przestępstwo. Czyli mówiąc inaczej, to jest opowiadanie do publiczności, która jakby to powiedzieć, no, nie musi być stricte obeznana z prawem, że postępujemy właściwie. Tak się organy chroniły. Nie miano prawa tego zabierać. Można było zastukać do dziennikarza, zapytać się, że chcemy coś zabrać, usłyszeć informację, że to jest źródło i powiedzieć, przepraszam bardzo, odstępujemy. Wszystkie inne czynności były niedopuszczalne. Tak jest stanowisko, powiedzmy, osób, które mi to tłumaczyły i do których zaufanie mam. Ten pogląd jako prywatnie podzielam. Teraz jeszcze idąc dalej. Co zabrano, a co nam opublikowano, to ja powiem tak. No przede wszystkim gazeta opublikowała to, co chciała. W związku z tym, co chciała, nie wiem. Nie mnie tu badać, a co zrobiły organy ścigania z materiałami, które uzyskały, no nie publikowały ich jak na razie w żadnej gazecie. To dziennikarze publikują z tego, co ja przynajmniej ten proces śledziłem. To dziennikarze ujawniają coś, co zostało ujawnione, nie organy ścigania. Także tu nie możemy stawiać zarzutu organom ścigania, tylko co robią dziennikarze, a to już przekracza moje możliwości wypowiedzi, bo musiałem znać stan faktyczny, oceny i tak dalej. Także nie chciałem tego robić. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie lub zabrać głos, zanim jeszcze zapytam Panie? To jeśli nikt, to jeszcze pozwolicie Państwo dwa zdać, chyba że Pani chciała jeszcze zapytać. Proszę, a bardzo proszę. Dobrze. Ale czy naród nie ma prawa wiedzieć, co było na tych innych taśmach? No przecież my chyba jako ludzie mamy prawo wiedzieć, co ludzie, którzy rządzą nami, robią z nami wszystkimi. No Boże Święty, dziękuję. Proszę Pani, naród ma prawo wiedzieć, ale powstaje pytanie, czy co ma wiedzieć? To znaczy ktoś go musi o tym, co Pani jest zainteresowana się dowiedzieć, poinformować. Ta informacja, jak ja rozumiem, została dostarczona przez dziennikarzy. Nie dostrzegłem sytuacji, aby dziennikarze Wprost mieli zakaz publikacji jakiejkolwiek. Nie dostrzegłem żadnej sytuacji, aby uniemożliwiono publikację tego, co uzyskali dziennikarze ze swoich źródeł. Nie przyjmuję zarzutu, że jest zabronione publikowanie czegoś. Jeżeli zabrano coś, a z kolei według mojej najlepszej wiedzy nie zabrano czegoś, na co dziennikarze by się powoływali, zabrano nam, mieliśmy przygotowane, nie możemy opublikować. Nie. Dziennikarze powiedzieli, ochroniliśmy źródło, przecież źródło jest uchronione. Czyli to, o czym informują nas dziennikarze, no to na to, przepraszam, ja nie mam ani wpływu, ani możliwości składania żądań. Mogę tylko oczekiwać, że każdy z dziennikarzy, wykonując swój zawód, będzie starał się podać te informacje, które jego zdaniem będą zasadne do tego, aby publiczność się, abyśmy się my jako społeczeństwo zapoznali. To proszę pytać dziennikarzy. Nie. My możemy się tylko zastanawiać, czy mamy chronić dziennikarzy, jeśli ujawniają i w jakim zakresie. Bo to jest pytanie, proszę Państwa, jeżeli nagrywamy prywatną rozmowę, tej to prywatnej rozmowie ja coś mówię i to jest upubliczniane. Musimy się zastanowić, czy każda nasza prywatna rozmowa, pani, moja, ma się znaleźć w publicznym dyskursie. No, po to ona ma być publiczna i po to prywatność jest chroniona, aby to nie było pustym słowem.
Powstaje pytanie, jaka ma być odpowiedzialność tych, którzy jednak tą prywatną rozmowę ujawniają. Ja broń Boże nie odnoszę się do tych, nie chcę wchodzić w polemikę, czy wprost podał, czy te rozmowy były prywatne, czy publiczne. Nie, odcinam się od tego. Nasza prywatna rozmowa, moja z córką, czy może być upubliczniona? Moim zdaniem nie. A jeżeli jest upubliczniona i poniża moją córkę lub mnie, to czy ja mam jakieś prawo domagania się, że nie wolno ci było tego zrobić i ponieść konsekwencje? To, co było dzisiaj naszym dyskursem, było, że artykuł 212 ma to chronić, ale powiedzieliśmy sobie, że on chyba nie powinien tak chronić. To znaczy, to chyba nie powinna być domena prawa karnego. To powinna być chyba domena prawa cywilnego. Ono jest równie groźne, ale ono jest moim roszczeniem, a nie roszczeniem państwa o to, że chcę powiedzieć, tu masz milczeć. Bo ochrona prawa karnego to jest państwo wchodzi między nas i mówi, masz milczeć, bo będziesz za to ponosił taką odpowiedzialność. I odrywa się również od mojej chęci, bo ja mogę chcieć, a państwo powie, a my nie chcemy. Więc uwaga, to o czym dyskutujemy dzisiaj, czy mogliśmy się zapoznać, to jest sytuacja, w której jak dalece możemy już dzisiaj powiedzieć, że dojrzeliśmy jako społeczeństwo, abyśmy nie wsadzali do więzienia kogoś, kto upublicznił coś. Proszę Państwa, ten problem to nie jest problem naszego wieku. To już Seneka się nad tym zastanawiał i mówił mniej więcej w ten sposób. Jak to jest możliwe, że człowiek jest wrażliwszy na słowo niż czyn? Że chce mordować za to, co o nim powiedziano, a wybacza uderzenie. Podczas kiedy uderzenie może spowodować realne konsekwencje, słowo nie. Więc to gdzieś też musimy powiedzieć, czy nasze poczucie godności możemy już w jakikolwiek sposób powiedzieć, że jest na tyle ustabilizowane, że nie będziemy mieli do czynienia z każdym, który będzie się obrażał, bo go dotknięto, powiedziano mu, że coś źle czyni, zwrócono mu uwagę, bo to obraża moją godność. Czyli dojechaliśmy już do sytuacji, w której to nie będzie stanowiło nas tego rodzaju zniewagi, że chcemy zamordować i w związku z tym, że nie potrzebujemy wprowadzać tego państwa, które będzie przeciwdziałało z kolei takiej sytuacji, że on mnie obraził, państwo nie reaguje, sam sobie wymierzy sprawiedliwość, prawda? I w związku z tym, czy powinniśmy już odejść od tej ochrony? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, powinniśmy odejść z tej ochrony, powinniśmy być ściśle w ochronie cywilnoprawnej, naruszono moje dobra, ja żądam ochrony. Powinniśmy w związku z tym być może wprowadzić elementy, które ułatwiają, a więc na przykład, żeby nie było wpisu sądowego, a więc, żeby ciężar dowodu był na kimś innym, a więc, żeby były jakieś ograniczenia lub nie w zakresie dowodzenia, ale to już nie na tą spotkanie, ta dyskusja. Chcę Państwu powiedzieć, że dostrzegając to jeszcze pewne wątki z dyskusji, przepraszam, nadużam, ale patrzę na czas jeszcze sekundę. Proszę Państwa, w Polsce, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że w Polsce, bo tak brzmiało gdzie indziej nie, nie istnieje domniemanie niewinności w tej konstrukcji prawnej, jaka obowiązuje w Polsce. Nie istnieje domniemanie. To, o czym Pan mówił. Jeśli jest podejrzenie i pojawia się policjant i zbiera, to kto uwierzy, że policjant, czyli państwo, przychodzi i działa bezprawnie i że nie ma przesłanek do tego, żeby działać? Kto uwierzy, że jeżeli prokurator wniósł akt oskarżenia kompletnie, bez żadnych przesłanek merytorycznych, że ten prokurator, urzędnik państwowy, to co? To on źle działa? I jeżeli potem sędzia uniewinnia, proszę Państwa, to zwróćcie uwagę, że mniej więcej 30% społeczeństwa nie uwierzy w tą niewinność. Macie to zagwarantowane. Nie ma takiej opcji. Nie uwierzy, ponieważ jak to? Prokurator oskarżał, to nie miał dowodów, to on się na tym nie zna. Czyli to samo podejrzenie, to co ja zawsze tłumaczę, samo podejrzenie już powinno być elementem, no już jest elementem karalnym, znaczy w sensie, że już mnie karze, a proszę zwrócić uwagę, a druga strona nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Nie ma żadnej odpowiedzialności, proszę Państwa, jeżeli prokurator skieruje akt oskarżenia i niesłusznie Państwa oskarży. Ja już nie mówię niesłusznie złoży, tylko Jezu, jak sobie przedstawi zarzut, tak? Czyli sformułuje zarzut. I nie ma odpowiedzialności również sądów, proszę Państwa, jeżeli skażą Państwa niesłusznie. A społeczeństwo takie, jakie jest, to nie tylko nasze. 30% nigdy nie uwierzy, że był niewinny. Załatwił dobrego adwokata, pieniądze, znajomość, te hasła. I tak też przeczytamy w prasie. Znaczy, to nie jest tylko tak, że to tak sobie oceniamy. To też czytamy w prasie, tak, bo ta prasa też jest emanacją naszego społeczeństwa. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to, że mogłem prowadzić z Państwem te spotkanie w tym zakresie. Bardzo dziękuję za uwagę i cierpliwość wysłuchania i oddaję głos Panu Przewodniczącemu
żeby, jak rozumiem, zamknął naszą konferencję. Ja tylko krótko podsumuję, proszę Państwa. Myślę, że doskonałe wystąpienie naszych prelegentów. Dziękujemy pięknie pani doktor Magdalenie Błaszczyk. Dziękujemy pięknie pani doktor Monice Zbrojewskiej. Dziękuję pięknie panu Witoldowi Świetlikowi. Dziękuję pięknie panu Zimisławowi Gintowtowi. Dziękuję serdecznie państwu, że przybyliście. Państwo zawsze siedzieliście nas państwo swoją obecnością. Myślę, że zasygnalizowaliśmy pewne tematy, pewne zagadnienia. Powiem tak, frekwencja dzisiaj z całą pewnością mogła być lepsza i myślę, że te tematy zasługiwały z całą pewnością na większą frekwencję. My się nie poddajemy, będziemy na te tematy jeszcze z państwem rozmawiać. To było nasze pierwsze spotkanie i z całą pewnością nie ostatnie. Dziękuję pięknie.